Okej. Okay. Cześć Michał. Cześć Kuba. Cieszę się, że znalazłeś czas i ochotę na to, żeby porozmawiać ze mną w podcaście. Bardzo się cieszę, trochę na ciebie polowałem, ale udało się. Dla tych, którzy nie znają Michała, to Michał Heller jest fotografem z olbrzymim portfolio. Przez długi, długi czas fotografował dla Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jest to nie jest wiel... czas przeszły. To nie jest czas przeszły. Przepraszam, dobrze. że cię wczerbałem. No i bardzo dobrze, okej. Okay. Cały czas fotografujesz, jesteś czynnym fotografem e, opery i filharmonii podlaskiej. Jesteś też autorem wielokrotnie nagradzanym w prestiżowych konkursach. Jest miłośnikiem Błyskania i ambasadorem marki Elinchrom. E, Michał, coś jeszcze powinniśmy wiedzieć o tobie tak na wstępie? E, w zasadzie to chyba nie, bo to jest taka najkrótsza charakterystyka, która bardzo mi odpowiada. So może, y, może jeszcze można dodać do tego takie credo, że y, dla mnie fotografia jest wartością samą w sobie i y, nigdy nie była środkiem do tego, żeby zdobyć coś tam. Mm -hmm. y, wszystko, co udało mi się osiągnąć w życiu, też zawdzięczam fotografii, y, ale to wyszło tak y, mimochodem i jako efekt uboczny bycia w fotografii, bo tak naprawdę liczy się dla mnie sama fotografia. Gdyby nic z niej nie było. To jeżeli byłbym w stanie coś jeść i gdzieś mieszkać, tak, to i tak bym się tym zajmował. Widać po tym, jak dużo różnych rzeczy robisz wokół fotografii, więc widać, że się nią nie nudzisz. Powiedz, co ostatnio fotografowałeś? Rodowicz fotografowałem ostatnio. Skończyłem o 12 w nocy. Wczoraj. Wróciłem do domu, mhm. przespałem się, zjadłem szybkie śniadanie, no i jestem teraz tutaj. W, Taki fotograf jak ja fotografuje. Ktoś kiedyś mnie o to zapytał: ile fotografuje taki fotograf jak ty? No taki fotograf jak ja fotografuje non stop. Robię przynajmniej jeden, czasami dwa tematy dziennie takie reporterskie, hmm. które wykonuję tylko aparatem. Do tego dwa-trzy razy w tygodniu wyciągam całą artylerię i fotografuję takie bardziej skomplikowane produkcje oparte o użycie lamp błyskowych. Także. Mhm. Ostatnio fotografowałem Marylę Rodowicz. Kryłem taki wielki koncert, który odbył się w Operze. On będzie wyemitowany 1 listopada. I robiłem taki bardzo rozbudowany fotoreportaż w takich warunkach, które, które nie są moimi naturalnymi warunkami, ale czasami lubię się w takich znaleźć. To jest takie łokciowanie. Dookoła masz kolegów z aparatami, z obiektywami i mhm. wszyscy chodzą i robią zdjęcia. To są takie dwie różne sytuacje związane z takimi tematami. Albo jest nieprzyjemnie i wszyscy się pchają, albo jest przyjemnie i wszyscy pytają się, czy o nie przeszkadzam ci, a może ci zasłoniłem, a może ci wszedłem w kadr, nie, a to super i takie klepanie się po ramieniu. I tak właśnie wczoraj było, takie klepanie się po ramieniu i dlatego było, było bardzo, bardzo przyjemnie. To to jest to, co fotografowałem na gorąco wczoraj. A dzisiaj będę fotografował jakąś galę. Mhm. Jakiejś organizacji, dokładnie już nie pamiętam jakiej. A jutro mam sesję okładkową do programu symfonicznego i będę fotografował aktora, który będzie takim, taką perso personifikacją listopada. I z jednej strony będzie jesienny, będzie tak ucharakteryzowany, że będzie wyglądał mhm. jak jesień, a z drugiej strony będzie. Zimowy. z jednej strony będą się na niego sypały liście, a z drugiej strony będzie na niego padał śnieg. Okay. A potem Fajne, będzie. dobre weekend. pomysły kalendarzowe. Tak, to właśnie kalendarzowa taka historia. Świetnie to ująłeś. A potem będzie weekend i w weekend nie mam żadnego tematu, to będę pewnie fotografował telefonem dzieci i psa, bo nie dam rady nie fotografować. No niestety to jest taki nauk w moim. ciężki nauk, tak. W moim przypadku. Super, pielęgnij ten nauk, a my będziemy patrzeć, co z tego wynika. E, powiedz mi, jeżeli ty tak dużo fotografujesz, bo na twojej stronie można natknąć się i na te zdjęcia teatralne, operowe, muzyczne i komercje i jeszcze do tego oczywiście dorzucasz um, personal, czyli jakieś osobiste projekty. Jak ty komunikujesz to wszystko? Czy masz, nie wiem, jakąś osobną stronę? Kiedyś natknąłem się też na jakieś twoje zdjęcia ślubne, ale chyba z tego szybko zrezygnowałeś. Mam takie wrażenie, albo cały czas masz, tylko, tylko mniej się tym chwalisz. Jak, jak komunikujesz klientom? Czy, czy masz właśnie jakieś dwie strony? Czy wszystko mieszasz pod jedną marką? Michał Heller, fotografia? To znaczy, to jest taka kwestia, bo zahaczyłeś trochę o tematy, które fotografuję albo mhm. fotografowałem. To jest bardzo ważne, bo. Fotografia w moim życiu jest czymś tak totalnym, i jest ze mną od początku, od kiedy pamiętam. Dlatego, że jak koledzy grali w piłkę albo bawili się w wojnę, to ja byłem tym fotoreporterem. Z pudełka miałem aparat i ich fotografowałem. Nawet się w to bawiłem, jak byłem mały. I co za tym idzie, jeżeli się tak wcześnie o tym myśli, ja chyba już jak miałem 17 lat, to zacząłem fotografować. Miałem jakiś tam aparat na taśmę, bo innych nie było wtedy oczywiście. Jak się tak wcześnie zaczyna o tym myśleć, no to siłą rzeczy człowiek zaczyna fotografować najróżniejsze rzeczy. I w moim przypadku to wszystko można podzielić na takie etapy fotografowania. Zacząłem fotografować robiąc coś dla siebie, potem miałem jakąś tam pierwszą wystawę, dosyć szybko jeszcze w ubiegłym wieku prowadziłem jakąś galerię fotografii, pierwszą, bo potem prowadziłem jeszcze dwie jedną prowadzę do dzisiaj i. I później dostałem się na studia fotograficzne. W trakcie studiów już zacząłem fotografować zawodowo. I najpierw fotografowałem komercyjnie. Rynek reklamowy na początku XXI wieku w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż teraz. To była taka wolna Amerykanka. Potem miałem taki epizod z piłką nożną. Byłem fotografem sportowym przez dwa lata. I potem, i potem zrobiło się coś takiego. Że w Polsce ten taki świeży komercyjny rynek, który się strasznie szybko rozbuchał, zmienił się przynajmniej w moim przypadku w coś takiego, że e, zrobiła się taka piramida niepłacenia. Nagle uh -huh. odkry, odkryliśmy z żoną, e, z Kasią, która jest taką dla mnie najważniejszą osobą na świecie na pewno, i też osobą, która jest ze mną w fotografii od samego początku. Tak jak jest zresztą ze mną we wszystkim odkryliśmy, że o wiele więcej wysiłku zajmuje nam, wiesz, wyciągnięcie pieniędzy za zdjęcia, niż zrobienie samych zdjęć. I to było podłe. I to nie było tak wcale, że trafiliśmy na kogoś takiego, kto był wredny pod tym względem. Nie, po prostu... Taki był standard. Zacz... Tak, mhm. taki był standard. I ten standard doprowadził do tego, że gdzieś tam może, już nie pamiętam, chyba w 2006 roku zdecydowaliśmy, że poszukamy klienta docelowego. I zaczęliśmy eksplorować takie terytorium fotografii ślubnej. Bardzo ciekawe. To trwało mhm. przez kilka dobrych lat. Żyliśmy z tego. Okay. Po jakimś czasie te śluby zacząłem robić też w całej Polsce. Zacząłem wyjeżdżać za granicę z tą ofertą. A potem po tych kilku latach się tym zamęczyłem po prostu, i, mhm. i przyszedł kolejny okres. Zupełnie nowej, wtedy wróciłem do komercji. Zacząłem znowu fotografować dla klienta, jakiegoś firmowego albo takiego większego. No i potem nic tego nicowego zrobił się 2012 rok i zrobiła się opera. Mhm. Ona powstała. Ktoś tam fotografował na samym początku, jednak ten ktoś popełnił jakiś kardynalny błąd, przez który po prostu został wylany. No, i potem zupełnie nieoczekiwanie dla siebie znalazłem się u dyrektora na rozmowę związaną z tym, żeby tam mnie pofotografować. No i zacząłem tam fotografować i fotografuję tam do dzisiaj. Mm -hmm. I, e, I tak naprawdę teraz jestem na takim etapie, że fotografuję w operze i to jest jedna e, para butów a z drugiej strony fotografuję komercyjnie w 99% ludzi to jest taki mój temat numer jeden. Także na dobrą sprawę, wracając do Twojego pytania. Mm, nie bardzo mam co wrzucać do jednego worka, bo znowu jest tak, że koncentruję się na jakimś jednym temacie. No może teraz na dwóch przede wszystkim, tak? Czyli na teatrze po mm -hmm. pierwsze, a po drugie e, na ludziach. I ci ludzie w moim wydaniu teraz, na dzień dzisiejszy, to są ludzie chyba też związani z teatrem. Tak mi się wydaje. To jest gromo moich klientów. Tak, grom ich klientów, tutaj Tak, jest, jest mm -hmm. związanych właśnie z teatrem i z muzyką, z muzyką klasyczną, co ciekawe też. To, tak mi się akurat wszystko poskładało. I na dobrą sprawę, jeżeli kogoś fotografuje komercyjnie, nie licząc oczywiście zleceń od firm, bo tam fotografuję tego, kogo trzeba i to, za co płacą, no to fotografuję dla klienta docelowego, zdecydowanie w, w, dla klientów związanych z teatrem i z muzyką. A gdzie to rozpowszechniam i, i co z tym robię? Hmm. Jeżeli zacząłem fotografować w, gdzieś tam w latach wczesnych, bardzo dwutysięcznych, no to fotografuję już 20 lat zawodowo na pewno. I do tej pory sytuacja była taka, że ja nigdy nie szukałem klientów, oni zawsze znajdowali mnie. Nigdy, nigdzie się nie reklamowałem, nie ogłaszałem mhm. tego, nie, nie wykorzystywałem żadnych kanałów tego typu. Telefon dzwonił i po prostu robota była. I to na dobrą sprawę trwało y, m, bardzo długo. Czyli poczta pantoflowa, tak? Ludzie wiedzą, że ty fotografujesz, tak. znają adres Twojej strony internetowej i są Twoimi jakimiś tam ambasadorami. Tak, I, i, to, i to bardzo długo działało, wiesz. I to nawet na takim, no poza tym, wiesz, wziąłem udział w kilku takich przedsięwzięciach, które też zapewniły mi dotarcie do klienta, który stał się moim klientem stałym. Na przykład w 2015 roku, z tego co pamiętam, sfotografowałem 60 hoteli. I mhm. część z tych hoteli to są hotele, które zostały, prawda? I, I z nimi współpracowaliśmy przez lata, z niektórymi współpracujemy do dzisiaj. W jaki sposób sfotografujesz 60 hoteli? Rozumiem, że to było do jakiejś publikacji książkowej, ewentualnie portalu. To było potrzebne takiej dużej organizacji, która te hotele zrzeszała. Mhm. I po prostu wygraliśmy przetarg taki duży związany z tym, z tym zleceniem, i to zrobiliśmy. To, to było zlecenie, które trwało półtorej roku. I, Ale tak jak mówisz, to jest generator kolejnych zleceń. Tak, dokładnie tak. Zresztą prawda jest, prawda jest taka. Strasznie dużo się słyszy o jakichś reklamach na, na Facebooku, które można kupić albo w jakichś innych kanałach. Mhm. Bardzo dużo jest recept w internecie związanych z tym, jak zdobyć jak największą ilość klientów, etc., albo jak zostać zawodowcem, tak? Ja czasem widzę jakieś takie rzeczy. Mhm. Tak naprawdę według mnie recepta jest tylko jedna i ona się zawsze sprawdzi. To jest niepodważalne według mnie. Jeżeli ktoś z tym polemizuje, to, to, to nawet nie będę dyskutował, bo ja mam Jaka swoje zdanie dużo pracować to, i dobrze to robić. To trzeba po prostu robić jak najwięcej zdjęć, i robić jak najlepsze zdjęcia, bo mhm. to nie jest tak. I sprawdziłem to wielokrotnie na swojej skórze, nawet w przypadku tej fotografii ślubnej, o którą zahaczyliśmy. To nie jest tak, że klient jest głupi, nie rozumie na czym polegają dobre zdjęcia. Czasami ktoś mówi, no kurczę, wiesz, no, zrobiłem takie zdjęcia, ale, ale klient tego nie rozumie. Nie, dla mnie to jest głupota takie gadanie, no bo klient jest, jest mądry. Każdy z nas się doskonale zna na zdjęciach w tej kulturze. Każdy z nas jest wykarmiony zdjęciami od dziecka. Żyjemy w kulturze w takiej, gdzie, gdzie się nie obejrzysz, to jest jakiś obrazek. I najczęściej uh -huh. ten obrazek jest stworzony z pełną premedytacją przez kogoś, kto doskonale wie, jak zrobić ten obrazek, tak, żeby był atrakcyjny. I ludzie tak naprawdę doskonale wiedzą, co im się podoba, a co nie, wiedzą, co oglądają, bo są po prostu napychani tymi obrazami od dziecka. Oglądają też filmy oglądają też telewizję, która wcale nie jest głupia też i, i źle zrobiona pod względem wizualnym, to mam na myśli. Więc, więc no, tak naprawdę trzeba robić jak najwięcej zdjęć, to po pierwsze, a po drugie trzeba robić jak najlepsze zdjęcia i walczyć ze swoimi własnymi ograniczeniami, przekraczać jakieś bariery i wtedy naprawdę klienci się znajdą. Nie, nie wierzę w, w, w tej cywilizacji, w tej kulturze, która nas otacza, nie wierzę w wielkie talenty, które są zagrzebane w szufladzie i o których nikt nie wie. Naprawdę, moim zdaniem, mm -hmm. bycie Norwidem w XXI wieku jest niemożliwe. Więc róbcie zdjęcia i tyle, i to jest absolutnie najważniejsze. Ale jeszcze będę kontynuował to, o Dawaj. co spytałeś, bo ciągle nie odpowiedziałem na pytanie. Od jakiegoś czasu ta sytuacja, kiedy klient przychodzi sam, się skończyła. Zrobiła się pandemia. I, e, I to jest uderzające. Potraciłem strasznie dużo klientów związanych z hotelarstwem, z restauracjami, których miałem. Fotografuję też sporo jedzenia, czego, czego chyba nie można zobaczyć w internecie, chyba że gdzieś tam w publikacjach klientów te zdjęcia i tak nie są podpisywane. I to wszystko odpłynęło. Został mi na dobrą sprawę jeden hotel, który jest moim stałym klientem i, i żyję w wielkiej przyjaźni z nim. To jest hotel, Ibis Styles tutaj z Białego Stoku. Zresztą jestem fotografem. To się tak chyba nazywa rekomendowanym przez Akora. Tak. To jest ta, ta sieć, w której jest IBis Styles. I, 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 i no z nimi jestem, ale bardzo wiele innych hoteli niestety po prostu wyparowało, bo chyba nie mam pieniędzy na to, żeby kogoś zatrudnić. Mają bardzo ciężką sytuację. Mhm. No i wtedy żona mnie namówiła, żebym założył coś, co się nazywa fanpage na Facebooku. No i jak to działa? E, no, dobrze to działa. To jest niesamowite, że to funkcjonuje. Bardzo szybko udało mi się uzyskać jakieś tam tysiąc obserwujących. Też mnie to bardzo zdziwiło. E, staram się to robić e, jakoś tam elokwentnie. E, staram się nie wrzucać śmieciowych tram treści, jakichś mhm. głupich takich. ale Z regularnością. Staram się to robić minimum 2 trzy razy w tygodniu, mimo wszystko, bo podobno okay. tak jest dobrze. I ostatnio, ostatnio trochę niestety pominąłem zabawę, bo, bo, no bo tak się złożyło, że tak dużo fotografowałem, że nie miałem czasu do tego usiąść. No, czasami tak jest. No właśnie, więc, więc wrzucam tam takie treści, które są bardzo, moim zdaniem, bardzo interesujące. Nie wiem, czy tak jest w istocie, ale tak, tak, przynajmniej tak, tak staram się je kreować. Oprócz tego raz na jakiś czas wrzucam jakąś ciekawostkę. Ostatnio na przykład ktoś zrobił mema z moim zdjęciem, to dotarło Widziałem. to tam. To tak. jest Dosyć zabawne, kurczę. Ale fajnie, że się komuś chce. Niemniej mhm. jednak ym, i to działa, to działa, to przynosi klienta, ludzie to A obserwują. A też o Stories albo te hmm. takie hey. krótkie wideo na Facebooku? Moja żona wrzuca takie, to się nazywa chyba relacje, prawda? Tak. Ja, nie, ja nie potrafię tego zrobić i mhm. w, zawsze jak jesteśmy gdzieś w pracy razem, to ona to robi. Podobno to jest fajny nośnik informacji. Myślę, że nie, że nie potrafisz, tylko nie pamiętasz, bo to też trzeba po prostu mieć taki nawyk, żeby to wyciągnąć ten telefon i coś tam nagrać. To znaczy, wiesz, ja mam taki problem, że na planie czasami e, mam kilka takich technik, które usprawniają fotografowanie bardzo. No, dawaj, mów. E, jakie to są techniki? Oczywiście, no kurczę, po to tu się spotkaliśmy, żeby trochę innym <grym> fotografom też podpowiedzieć. E, wierzę w siłę stresu. Mhm, okej, okay, motywujący e, stres. Staram się nie być zgranym aktorem. E, jak się fotografuje tak bardzo dużo. To można y, popaść w rodzaj takiej, hmm, jak to powiedzieć, rutyna to nie jest najlepsze słowo. Można mm -hmm. po prostu. Ale takie sprawdzone się. triki, tak? I powtarzać się w nieskończoność. Wiesz, co można przestać się bać? Aha. I to jest, y, i to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli ktoś próbuje y, i chce za każdym razem zrobić najlepsze zdjęcia świata. Może inaczej, najlepsze zdjęcia na jakiego stać. Ja tak podchodzę mm -hmm. do sprawy. Staram się zawsze zrobić najlepsze zdjęcia na jakim nie stać w danej sytuacji. Wszystko hmm. jedno ile mi ktoś za to płaci. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że, że wiesz, słyszałem ostatnio od kolegi, że zrobił gówniane zdjęcia dla kogoś, bo to było, to były takie pieniądze, że, że wiesz, musiał. No z no. No, zemsty, no, nie wiem, to idiotyczne po prostu. <noise> bardzo źle to brzmi. To jest głupota I, i bardzo łatwo jest przestać się bać w momencie, kiedy człowiek już Tyle razy coś sfotografował, i staram się czasami zrobić tak, że buduję w sobie stres przed zleceniem celowo. Wpędzam się w taką sytuację, mhm. że zaczynam się bać tego zlecenia, chociaż pewnie wcale nie muszę, ale zaczynam się bać, buduję w sobie taką tremę po prostu. Mhm. I w, w odpowiednim momencie dawkuje odpuszczenie tej tremy. Czyli wtedy, kiedy już wszystko stoi na planie, kiedy wszystko jest zrobione, kiedy przychodzi klient, bo też jest tak, że z moim asystentem, z Konradem, pracujemy zwykle w ten sposób, że, że oświetlam wszystko, zanim przyjdzie klient. Tak? Mhm. Bardzo często w pracy komercyjnej mam tak, że mam do zrobienia dwa, trzy zdjęcia tylko. I, i wtedy ustawiamy wszystko, jak czasami nawet dwie, półtorej godziny przed, przed momentem, kiedy klient jest gotowy do pracy. Albo model. No i dbam o to, żeby ten moment tego strzału, kiedy ten stres odpuszcza, był w tym momencie, kiedy już wszystko jest gotowe. Mhm. Ale to się przykłada na to, Ale jak to że... robisz? Medytujesz? Oddychasz? Nie wiem, kurczę, bo wiesz, łatwo powiedzieć i próbuję sobie to jakoś tam wiesz co? wyobrazić. Wnerwiam się po prostu na zawołanie się, wnerwiam, zamieniam się mhm. tak, takiego złego demona po prostu. Wszyscy wiedzą, że na planie, zanim przyjdzie co do czego, to jestem strasznie wrednym typem, który na wszystkich drze Japę. Naprawdę, wszystkich obstawiam, ale robię to absolutnie celowo. Mi się Dobra, zdaję, jak że... przychodzi klient, to wtedy jesteś miłym Misiem, Michałem, który kurczę. Może i wiesz, co ja chyba nigdy nie jestem miłym Misiem, ale. ale... <noise> okay. Ale przychodzi taki strzał, że wszystko odpuszcza, i wtedy jestem w stanie pracować naprawdę bardzo szybko. Mhm. I, 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 I dzięki temu, że jestem tak przygotowany, zarówno pod względem technicznym, czyli wiesz, mam wszystko ustawione, dokładnie wiem, co chcę zrobić, przed trudnymi zdjęciami, takimi, które wymagają dużej dozy kreatywności z mojej strony, które muszę wyreżyserować, robię sobie też layouty, dużo rysuję. Okay. I, e, i mam layout przedtem, mam wszystko oświetlone, e, mam na planie takie punkty i takie końcówki, jakie chcę mieć. Uh -huh. e, mam to szczęście, że mam wszystkie dostępne chyba, m, jakie można sobie tylko wymarzyć e, i mogę sobie wybierać z tego wszystkiego, mam to wszystko w domu, to nie jest z rentala, po prostu mam taki arsenał, tak się, po, tak się potoczyło moje życie. Bardzo fajnie, popytam Cię o to, no ale e, no dalej z tym pomysłem. I, i wtedy... <laughs> No i wtedy, kiedy to wymaga takiej dużej organizacji, no to wiesz, wtedy to po prostu jest taka produkcja, że wszystko już jest, wszystko czeka na klienta, jesteśmy w stanie zrealizować ten pomysł bardzo szybko. Więc to mhm. jest to jest cholernie wygodne. Dobra, bardzo szybko to znaczy, ile? Spróbujmy przejść trochę dalej. Wydaje mi się, że ty jesteś bardzo uważnym fotografem, bo o tyle, o ile mówisz, że ty jesteś wkurzony na początku, bardzo skupiony przy okazji. Według mnie rzadko naciskasz migawkę, jak dużo robisz podczas sesji, na przykład jednego człowieka. Masz do zrobienia dwa zdjęcia, porządne, pion poziom, na przykład. Mhm. Masz wyreżyserowane całe seta poświetleniowe. Mhm. Jak długo spędzasz czasu na, na tym planie? Jak długo współpracujesz z modelem, żeby coś fajnego wyszło? Ile zdjęć powstaje, ile wybierasz? No to ci może, może po, takim przykładem się posłużę. Mhm. Ostatnio robiłem portfolio, czy my w trakcie rozmawiania będziemy mogli pokazać jakieś zdjęcia? Możemy teraz pokazywać zdjęcia, jak sobie gadamy, tak? Co, o co, dopniemy je do samej rozmowy, czyli będzie można na kubaociepa.pl, łamane na podcast 065, bo tak, 66 przepraszam, będziesz 66 numerem. Tam będzie można sobie pooglądać te zdjęcia i bardzo fajnie, żebyś wysłał mi właśnie to zdjęcie, o którym teraz mówimy. Znaczy, ja ci powiem teraz o zdjęciach dziesięciu, bo hmm. okay. mam teraz taką bardzo fajną usługę, która polega na tym, jakiś czas to na spacerze temu wymyśliłem, że robię takie portrety bez celu. Wiesz, nikt nie ma żadnej motywacji z tych moich klientów, którzy się na to decydują, żeby mieć zdjęcia potrzebne do pracy albo tam, nie wiem, do czegokolwiek. Po prostu ktoś chce spędzić trochę czasu ze mną na planie, z nami. Mhm. I, I chcę mieć z tego takie zdjęcia, które będzie mógł pokazać światu i na których się będzie czuł dobrze. No to nie ma problemu. Mam taką usługę, która polega na tym, że po prostu spotykamy się w miejscu, które ja wybieram. Ja robię te zdjęcia tak, jak ja chcę. To jest właśnie taka zasada, że jeżeli mhm. ktoś chce wziąć w tym udział, no to musi się zdać na mnie, tak? Ja wymyślam całą stylistykę tego, jakie mają być ubrania. No i sobie fotografujemy. No to w przypadku kobiety. W Kobiety mi się fotografują łatwiej niż mężczyzn, zdecydowanie. Mhm. W przypadku kobiety, taka sesja dziesięciozdjęciowa z trzema przebiórkami po drodze, bez zmiany fryzury takiej jakiejś mocnej i cały czas w tym samym makijażu. Sama sesja od, już jak są ustawione światła, od, od momentu do rozpoczęcia, do momentu zakończenia, w trzech różnych lokalizacjach z trzema przekładkami świateł trwa półtorej godziny, czyli potrzebuje pół godziny na planie w jednym miejscu. To zależy przede wszystkim od pracy modela i zmian przede wszystkim kąta ustawienia jego twarzy, bo każdą twarz się da sfotografować doskonale, trzeba tylko to zrobić w określony sposób. No to tak, to za, zrobienie takich 10 zdjęć na gotowe, w których potem nie trzeba obrabiać w ogóle na komputerze, zajmuje mi jakieś półtorej godziny. Łącznie, godziny z gotowe, zdjęć. E, w, łącznie tych zdjęć, pewnie jest na karcie wszystkich razem 50. E, mam taki workflow, że e, w, wybieram zdjęcia w momencie ich robienia, albo uh -huh. wybieram je od razu na aparacie, wtedy kiedy mi się podobają określone ujęcia. Albo sprawdzam to na iPadzie i od razu jak przychodzę do domu, to już mam wybrane ujęcia. Często też komercyjnie mam taką komunikację z klientem, że, że klient wybiera też zdjęcia w trakcie Potem Albo... już to zupełnie odpada i, i wiem, czego on chce, wiem, czego ja chcę i tyle. Więc to jest, to jest szybko. Moim zdaniem to jest szybko. Minimum zawsze mam trzy punkty na planie i oświetleniowe. I trzymam się takiej zasady, żeby były minimum trzy jakoś. Z mniejszą ilością chyba nigdy nie fotografuję. Na podwórku czasami fotografuję, jak fotografujemy na dwa agregaty, to wtedy fotografuję z dwoma punktami. Okej. Okay. Powiedziałeś też coś o sprzęcie. Powiedz, czym ty pracujesz, bo natknąłem się na jakiś film, gdzie mówiłeś, że wymieniasz właśnie sprzęt. Na co wymieniłeś, bo jesteś pewnie już w miarę świeżo po wymianie i wiesz, co potrafi nowy aparat. I, yy... I co ci długo, tak długo służyło, że wypstrykałeś na tym milion klatek? Też to znaczy, e, w, e, jak to wygląda sprzętowo, tak? Czym ja fotografuję? Mhm. Fotografuję Dokładnie. lustrzanką, lustrzanką małoobrazkową, e, przez bardzo wiele lat związany byłem organicznie z firmą Nikon, używałem tylko sprzętu Nikona, byłem członkiem mhm. NPS, e, oni mi serwisowali też ten sprzęt e, i potem w 2012 roku mm, przesiadłem się na Canona. Mhm. Jestem zwolennikiem firmy Canon ze względu przede wszystkim na wytrzymałość korpusów. Wydaje mi się, że Nikony są odrobinę mniej trwałe. Przynajmniej te, które ja miałem, a ja miałem zawsze tak, byłem chyba do D4 z Nikonem i miałem tak, że miałem zawsze ten najdroższy aparat i ten półkę tańszy, czyli miałem, zacząłem od D1X, to miałem D1X i D100, potem miałem D2H i D200, potem miałem D3 i D300. Potem miałem D, chyba D4 i, D, i D700 miałem. E, uh -huh. i, I te aparaty wahałem, wahałem, i one padały wszystkie przy jakimś tam określonym przebiegu. E, I potem trafiłem do opery harmonii podlaskiej i tam był kanon. Na, na taki stafowy po prostu. Um, uh -huh. Tak, to był 5D Mark 3. No i ja tak sobie od, od 2012 do chyba 2018 zrobiłem tym aparatem milion klateczek w Operze. 978 tysięcy dokładnie. Łoko zmierzyłem. Robi, robi wrażenie. Mhm. I on. Cały, teraz czas, fotografujesz? cały czas jest, sobie istnieje naprawdę ten mhm. aparat. Można go sprzedać e. jako nieśmigany. No nie, trochę śmigany, mhm. bo wygląda jakby tak z podszogu, ale okay. lakieru nie ma, ale, um, ale no działa, cały czas furczy. Potem, potem kupiłem, kupili mi w że tak. Byli tak uprzejmi, że sprawili mi następny aparat. I to Mark 4. Tak. Bardzo mhm. lubię. Bardzo fajny, bardzo duża rozpiętość tonalna. Bardzo fajny korpus. Do tego mam jakiś zestaw obiektywów, też takich teatralnych, których sobie tam używam w pracy na co dzień. To są zoomy same. Mhm. L wszystkie Canon. Chyba najbardziej uniwersalnym obiektywem do pracy w teatrze według mnie jest obiektyw, którego używam najczęściej. To taki też już oskrobany lakierek jak żletko. To jest 7200 Mark II L. Bardzo mhm. fajny. Z dobrą stabilizacją. Taki niezawodny. A swój sprzęt, jaki mam jakim fotografuję na co dzień. Mam taki stary aparat, który bardzo lubię i on jest takim aparatem, który mnie bardzo inspiruje. I bardzo to lubię, że on jest i lubię siebie z nim też bardzo. To jest Canon EOS 5DS. Taki 52-milionowy korpus, który jest ze stali, bardzo ciężki. On nie nadaje się do fotografowania na wysokich czułościach, ale mnie to w ogóle nie interesuje. I do niego mam taki obiektyw, którego używam bardzo często. To jest mój ukochany obiektyw. W zasadzie wydaje mi się, że gdybym chciał być przy Kanonie, to przede wszystkim dlatego, że jest ten obiektyw. To jest w tym systemie bo wydaje mi się, że inny system nie ma takiego obiektywu to jest 85 mm obiektyw ze światłem 1.2. 2 mhm. I w zasadzie używam tylko 50-ki, i tej 85 w tej pracy mojej wystawowej. Okej, okay, ten DS on się sprawdzi w momencie właśnie, jak pracujesz z tą swoją specyfiką, czyli z błyskiem. Ewentualnie pewnie też go do wnętrz bierzesz, no ale to już nie sprawdzi się 85, tylko coś szerszego. Wiesz co? Mam też jakiegoś tam Zuma 16-35, ale wszystko się rozbija o to, że tak naprawdę w mojej pracy w najważniejsze są światła. I mhm. używam sprzętu Elinchrom. Jestem ambasadorem Elinchroma. Na pewno to jest wielkie wyróżnienie jeden z największych mhm. sukcesów fotograficznych, jakie mnie spotkały, bo. Nie ma konkursu na ambasadora, nie ma czegoś takiego. Po prostu, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to jest, wejdźcie sobie na stronę Elinchroma, tą światową, ona jest po angielsku tylko, i tam jest napisane, że Elinchrom nie prowadzi żadnego naboru na ambasadorów, mm -hmm. że to ich to nie no, ale interesuje. Powiedz, po powiedz właśnie, mnie to interesuje. Jakie ty masz profity z tego, że jesteś ambasadorem? Poza tym, że Gloria i Chwała, to na pewno, bo, bo to jest bardzo duża marka, bardzo fajne światła robią i. Na pewno czujesz się po prostu parę centymetrów wyższy dzięki temu, że, że ich reprezentujesz. Ty od nich dostajesz sprzęt? Czy to jest, jak wygląda taka komercyjna bycie ambasadorem? Jakie eee, masz tego Już mówię. Mhm. Eee, eee, szczegóły umowy ambasadorskiej są tajne. Jestem oczywiście związany z tym. Powiem tyle, ile możesz. Mhm. Eee, powiem tyle, ile mogę. Eee, na pewno w błędzie są ci, którzy myślą, że dostaje od nich jakieś pieniądze. Znam no. bardzo wielu ambasadorów różnych marek fotograficznych, którzy też są w Polsce. Najczęściej są to marki związane z aparatami fotograficznymi. Uh -huh. Ja jestem jedynym ambasadorem Elinchroma w Polsce, dzięki uprzejmości firmy Milso, która jest dystrybutorem Elinchroma. I chyba przede wszystkim dzięki Włodkowi Mildnerowi, bo to było chyba jego marzenie, żeby mieć ambasadora w Polsce. No i sobie takiego ambasadora znalazł, czyli mnie. Jestem z tego bardzo dumny, że wybrał mnie, bo Włodek Milner to jest taka chodząca legenda polskiej fotografii. On zna wszystkich, wie wszystko. Jest bardzo ciepłym, mądrym człowiekiem przede wszystkim. I jednym z wielkich profitów dla mnie, bycia ambasadorem, co ciekawe, poza umową, którą mam z Elinchromem, jest to, że mogę się kontaktować z Włodkiem i że jestem z nim na ty i że sobie rozmawiamy codziennie w zasadzie. Dla mnie to jest wielka, wielka sprawa i wielka przygoda że mogę w ogóle utrzymywać z nim kontakt w, wiesz i w, co też jest bardzo istotne. Hmm, chyba żaden z apasadorów różnych firm nie dostaje pieniędzy od, od, od tej firmy z którą ma umowę. Ale wiąż... na pewno dostajesz sprzęt, prawda? Tak, w sensie... dostaję sprzęt, dostaję mhm. sprzęt i mam też zniżkę na sprzęt. Mhm. Taką zniżkę, która jest Zarezerwowana tylko dla 30 osób na świecie, bo ambasadorów jest tylko 30 el elinchroma mhm. na świecie. Najwięcej teraz jest w Stanach, yy, chyba. W Polsce jest tylko jeden i jeszcze przede mną nie było. Yy, no i to właśnie się yy, o to wszystko rozbija. Z drugiej strony, ja yy, fotografowałem sprzętem elinchroma jeszcze długo, zanim zostałem ambasadorem mhm. i yy, Według mnie to jest taka bardzo fajna sprawa, bo to jest, wiesz, każda decyzja sprzętowa, jeżeli już mówimy o sprzęcie, to jest rodzaj kompromisu. I pewnie, że jeżeli miałbym klienta, który umożliwiałby mi fotografowanie Hasselbladem, mhm. tych moich projektów, no to wybrałbym zdecydowanie Hasselblada. Wolałbym go od, od Kanona. Ale z drugiej strony, Hasselblad jest makabrycznie drogi, jest do niego mało obiektywów, jest wielki, jest nieporęczny. I dlatego wydaje mi się, że ten Canon EOS 5DS to jest taki świetny kompromis, bo masz korpus, który jeszcze jest w wielkości lustrzanki, można go tam powiesić pod pachą no i nic mu się nie stanie, nie urwie ci obojczyka, ani, ani się nie rozbije, bo jest za duży, a jednocześnie ma wystarczającą moc i jest, i jest fajny. W przypadku Elinchroma z kolei to jest fajna rzecz, bo no bo masz jakość naprawdę kosmiczną, ja nie mówię o lampach, bo lampy też są super, ale w tym wszystkim, jeżeli ktoś się interesuje błyskaniem, zdecydowanie najważniejsze są modyfikatory i uh -huh. różnica pomiędzy sprzętem markowym, tak, fajnym, takim produkowanym, to chyba liczą się tylko trzy firmy na świecie, to nie jest tajemnica, tak, Elinchrom, Broncolor i Profoto. Różnica pomiędzy tym sprzętem droższym, od tego, a, tym, a tym sprzętem chińskim tańszym jest taka, że po prostu do tego chińskiego nie ma takich kosmicznych modyfikatorów, takiej jakości i, i takiego wyboru tych modyfikatorów niesamowitego. Okej, okay. y -y -y. zróbmy krok w tył. Ty nie dostajesz kasy, to już wiemy, ale dostajesz mnóstwo sprzętu. Znaczy, pewnie tańszy sprzęt dostajesz za darmo, ten grosz z bardzo dobrą zniżką, a i tak jesteś uzależniony od sprzętu, bo lubisz, bo chcesz mieć y -y -y. dużo. Tutaj od razu. Sprawa. Jak dużo masz szafę tak? tego całego sprzętu? To jest dobre pytanie. Zaraz o tym powiem, ale żadnego sprzętu nie dostaję za darmo. To jest bardzo okay. ważne. Mm -hmm. Żadnego sprzętu nie dostaję za darmo i chciałbym to podkreślić, bo nie chcę, żeby ktoś sobie narobił jakiś złudzeń, że nagle zostanie ambasadorem jakiejś firmy mm -hmm. i dostanie tira sprzętu. No nie, to tak nie działa. Ten sprzęt po prostu. To jest fajnie, kupić. że to mówisz. Okej, okay, dobra. Nie łudźcie się, po prostu to na pewno to tak nie będzie i tak nie jest. Poza tym, żeby zostać ambasadorem, to jeszcze trzeba chyba wagon kaszy wpierniczyć. I, <głos> <głos> e, i trochę zdjęć zrobić. Niemniej jednak pytasz mnie, e, e, jaki, e, e, jaki mam sprzęt. Jest, ja nie trzymam sprzętu w domu. Mam taki bezpieczny magazyn, w którym go mhm. przechowuję. E, mm, E, mam dwa generatory e, bateryjne, oba z możliwością podłączenia do sieci. Jeden z nich ma moc e, 1200 watosekund, drugi ma moc 500 watosekund. E, mam cztery lampy kompaktowe o mocy 500 watosekund. E, do tego arsenał statywów i to co najważniejsze, mam 20 modyfikatorów. E, Oprócz serii Leitmotiv, tej najwyższej produkowanej przez, e, przez Elinchroma, bo tej serii nie mam, dlatego że jest dla mnie za droga, po prostu jest mhm. doskonała, ale za droga. Mówimy tutaj o e, ocenie około 5000 zł za modyfikator. E, to nie jest mało. Dużo, dużo, no, e, przeskoczyć. Dodatkowo do El, jestem fotografem podróżującym, więc potrzebuję mhm. sprzętu, który się da do zapakować do samochodu i do jakichś toreb. Więc oprócz tego tej najwyższej linii leitmotiv, no to chyba mam wszystko. Na przykład mam okty od, od, od 60 do 175 cm, pełen wybór głębokie, płytkie. Mam przepiękną okty indirect, 150 cm. Tam lampa jest skierowana do środka modyfikatora. Przepięknie się srebro odbija i tam jeszcze coś zwiększa. Tak, można no. dyfusory jeszcze sobie montować i tak dalej. Mhm. Ale w, to też jest takie ciekawe, że te wielkie okty najczęściej leżą w magazynie, a ja fotografuję garnkami bardzo dużo. Widziałem. Tak, to jest, no. jestem taki. Gar, 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 garncarzem jestem. Ale Ty lubisz, chyba bardziej tak. lubisz takie spotowe oświetlenie, żeby dużo tego cienia było, prawda? Także tak, e... Ciebie te miękkie światło mnie interesuje. To jest świetne, to jest świetne, e, to jest świetne, świetna kwestia, którą powiedziałaś przed chwilą, bo zaczynam się łapać na tym, że często zaczynam już teraz myśleć o tym, żeby to tak odwrócić jak rękawiczkę, mhm. żeby oświetlając nie myśleć w ogóle światłem, tylko cieniami. myśleć cieniem. No, tak jakbym chciał, wiesz, mhm. budować cienie, a te światła mi wychodzą od tak sobie. No to muszę ci posłodzić, bo faktycznie ja tak rozpoznaję twój styl. No, tak, bardzo, że... bardzo mi miło, że to tak wiesz. 180 stopni, nie? Pach. Że to, a, może, a może tak? Ostatnio na przykład e, zrobiliśmy takie zdjęcie e, do mojego nowego projektu Dance Macabre e, takiej dziewczyny stojącej na schodach w stroju motocyklowym. I e, e, miałem 1200 watosekund na takim strasznie wysokim statywie. I do tego taki modyfikator, który strasznie lubię. Jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek okazję spróbować, to, to koniecznie. E Elinchrom ma taki modyfikator u siebie. Profoto chyba też ma, z tego co, e, z tego co pamiętam. E w Elinchromie ten modyfikator jest wspaniały. On się nazywa e, Maxi Silver. Ma też piękną nazwę. I to jest taki wielki gar, który ma 40 cm średnicy i w środku ta powierzchnia tego gara to jest lustro. To jest mhm. blacha, która jest szlifowana tak, że daje takie i w tym można tak przypierniczyć po prostu. To tak wzmacnia błysk i daje takie ostre cienie. I postawiłem to to 1200 watosekund za krzaczorami takimi w takiej dużej odległości. Rozkręciłem U, to, to takie lampę. Bo się mocno. zrobiło ładne. Mhm. I bach, po prostu. Za tymi schodami była ściana, i na, na tej ścianie zrobiły się od tego takie cienie po prostu, tych liści, tego wszystkiego. One się tak przeżarły. I w zależności od tego, w jakiej odległości od, 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 od tej głowicy były liście, to niektóre wyszły ostre, a niektóre wyszły takie impresyjnie rozmazane. I do tego wystarczyło już dać tylko światło na nią, na modelkę z takiego malutkiego garnuszka 21 cm z założonym gridikiem i z generatora 500. 502 sekund i zrobił się z tego momentalnie kapitalny obrazek po prostu. Jeszcze na dodatek zależało mi na tym, żeby ona miała dwa cienie, jeden z tego naszego świata, a ten drugi z tego świata, o którym jest ten projekt, który mm -hmm. teraz realizuje. No i rzeczywiście no właśnie, to... Powiedz wyż... trochę więcej jeszcze o projektach swoich. Dance Macabre powiedziałeś, nie mam pojęcia o czym to jest, bo na razie na twojej stronie nie ma opisu do niego, tak, jest tak, powiedziane, tak. że jest w trakcie realizacji. To o czym to będzie? Wiesz co, to jest o tym, że, że wszyscy możemy. Po prostu. Okay. <laughs> Ale um, chodzi tutaj o to, że, żeby. Wiesz, bo ja strasznie wierzę w Witkacego i myślę, że, że, że rola sztuki to jest jednak nie, nie poszukiwanie w ogóle od, o, odpowiedzi, bo i tak się nie da znaleźć tych odpowiedzi. Tylko istotą sztuki jest to, o czym on w, w czystej formie pisał w teorii czystej formy, że to jest stworzenie takiej sytuacji, która wymusza na odbiorcy pytania graniczne, uh -huh. żeby sobie zadał te pytania graniczne. tak i właśnie to próbuje zrobić bardzo często i to jest też rdzeń tego projektu Dance Macabre. Czy to jest prowokacja.. Do e to jest tak, tak, mhm. tak. I e, w to się bierze też z takiego toposu, takiej, jest taki topos wizualny, taki tekst kultury, taka klatka schodowa e, z takim łuczkiem na górze e, i wewnątrz są takie schodki, które nie wiadomo dokąd prowadzą. To jest fascynujące, mhm. to jest jak życie człowieka i, i dlatego na każdym z tych zdjęć są schody, które nie wiadomo okay. gdzie się kończą a miałem szed... zapytać o schody. Już, już ta, mam odpowiedź, Dziękuję. No to właśnie to jest ta szajba, to jest ta szajba schodowa. Inne twoje projekty? Bo masz też projekt, ten Lockdown Orchestra, ta, polscy, lockdown. Królowi <laughs> mhm. polscy królowie elekcyjni. Polscy królowie elekcyjni, to świetna sprawa jest, ale. On jest odjechany e, mocno. Tak, te wszystkie, te wszystkie projekty można zobaczyć na mojej stronie. Polscy królowie Elekcyjni to nie jest do końca mój projekt osobisty. Uhum bo to jest taki projekt, który zrobiłem z Teatrem Sirena. To jest taki teatr, z którym też współpracuję i to jest taki projekt, który opowiada o polskich królach elekcyjnych. Został zrobiony na potrzeby musicalu Bitwa o Tron. Świetny musical, polecam, jest w Syrenie. I tam są stylizowane portrety takie studyjne. Tak, one są, one są wyświetlane w trakcie przedstawienia, są też Aha. na stronie tego musicalu, są też w programie. I ten projekt w, w, zrobiłem z Teatrem Syrena, a kostiumy przygotował jeden z moich ukochanych stylistów, bardzo profesjonalny, zawsze świetnie przygotowany, z wielką wiedzą o tym, co robi Tomek Jacyków. I w, bardzo fajnie nam się współpracuje. Zrobiliśmy razem już dwie sesje mody, też dla Syreny. No i teraz ten projekt Królowie, o królach elekcyjnych na potrzeby Bitwy o Tron. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy y, na planie. Mhm. Zrobiłem też, też dwa projekty, którymi sobie poradziłeś z lockdownem, czyli kryzys tożsamości i lockdown orkiestra. Powiedz coś o nich. Tak, kryzys tożsamości to jest taki projekt zrobiony z potrzeby chwili. Otóż jak się rozpętała pandemia, to pani tak. zbyt trzeźwo do tego podszedłem i dostałem depresji siedząc w domu. Oszalałem po prostu, byłem przekonany, mhm. że trzeba y, już kupować pistolet na Czarnym Rynku, Kaciusze, bo nie przetrwamy. Wiesz, my z Kasią łączymy uprawianie fotografii, chyba na jakimś tam dosyć przyzwoitym poziomie, z trójką dzieci i psem. To jest taka, mhm. taka sprawa, która jest niby nie do połączenia, bo to jest, wiesz, połączenie tego Foto safari z wychowywaniem dzieci. Trochę to się czasami gryzie, ale jakoś się udaje ten cyrk e, złożyć w jedno. E, no i ta odpowiedzialność za rodzinę, którą odczuwam na co dzień też e, bardzo silnie, to spadła na mnie, jak się zaczęła ta pandemia, jak cegła. E, no i trzeba było sobie z tym jakoś poradzić, i dlatego postanowiliśmy, że zrobimy w domu w trakcie tego zamknięcia, kiedy było najgorzej. To wtedy było, kiedy już zamknęli parki i las, nie pozwolili nam w ogóle wychodzić. Pamiętacie to na pewno? Wymyśliliśmy projekt, który zrobimy wspólnie. No i rzeczywiście go wyprodukowaliśmy w domu. Fotografowaliśmy siebie tylko. Ja fotografowałem, Kasia fotografowała nas i dzieci. Zrobiłem to tylko jednym modyfikatorem, dwoma modyfikatorami. Wszystko zrobiliśmy studio w dużym pokoju. Miałem garnek 21 cm z gridem i z żelem, a do tego octesetkę deep z gridem i to wszystkie te portrety są tak poświecone. I, I przedstawiają na, naszą rodzinę w maskach takich, które robiliśmy e, z tych rzeczy, które mieliśmy w domu albo które znajdowaliśmy na spacerach. jakiś kawałka kory albo z muchu. Pamiętam jak e, w, zamknęli park, to e, wygrodzili cały park takimi taśmami biało-czerwonymi, owinęli. Te wszystkie wejścia, to poszedłem tam w nocy i wyciąłem taką taśmę nożem, i ją umyliśmy potem, i z tej taśmy też zrobiliśmy maskę naszej córce na buzi, ona na jednym z tych zdjęć jest w takiej masce. Nie, jest, czyli głębsza historia. E, wiesz, to zawsze jest jakaś głębsza historia. Do tego były jeszcze dwa, dwie tablice informacyjne. Mówiące o tym projekcie, i to było w, w Białymstoku w czasie tego największego zamknięcia wystawione w przestrzeni miejskiej. To wisiało na takich wydrukach naklejonych na D-Bondzie. Ja cię wtedy nawet poznałem w sensie, bo byłem tam w Białymstoku wtedy i widziałem tą, tą wystawę na żywo o. i od tego czasu myślę sobie, żeby ciebie zaprosić. To bardzo mi miło, że ją widziałeś. Ja myślę, że ona była bar bardzo, bardzo znacząca. Zresztą to też jest bardzo fajne, bo ona wywołała taką wielką. Ambiwalencje, jeżeli chodzi o feedback, to było zaskakujące. Pamiętam, jak wieszaliśmy tę wystawę na tym płocie, to tam przychodzili ludzie i jedni mówili, o, jak to dobrze, że wreszcie ktoś nakłania do noszenia maseczek, a inni przechodzili, o te maseczki, kurna, to jest najgorsza, że dobrze, że protestujecie, pan świadomy artysta. Wiesz, no, to jest, to jest kapitalne, że, że to jest taka. Dobrze była dyskusja. No tak ma być, wiesz, to, to ma się coś z tym dziać, tak? Ten pomysł wziął się z tego, że jak trzeba było chodzić w masce, to pamiętam, że był taki ładny dzień. Ja wyszedłem na ulicę, miałem na sobie szalik, okulary przeciwsłoneczne, i maskę, i czapkę z daszkiem. I miałem na ulicy ludzi, których znam, nie i oni, oni mi nie, nie. nie. Mhm. I byłem przekonany, że po prostu kurna jestem nikim, straciłem tożsamość, nie mam twarzy i pomyślałem, że koniecznie trzeba będzie zrobić o tym jakąś historię. No i zrobiliśmy o tym historię właśnie, mhm. właśnie taką. Ale przedtem, co ciekawe... A, tutaj jeszcze muszę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że w Białymstoku opiekuje się mną taka galeria, która nazywa się Galeria Emilia Slędzińskich. Przy Wiktorii jest taka galeria, która się specjalizuje w fotografii. To jest bardzo dobra galeria i oni produkują moje niektóre wystawy. Wyprodukowali dwie wystawy w trakcie ostatniego roku. Nie, w trakcie ostatnich dwóch lat, tak. E, wcześniejszą wystawą, którą miałem przez Lockdown Orchestra i wcześniejszym projektem był taki projekt, który się nazywał Out of Season, Poza Sezonem. To ciekawy projekt, e, dlatego że e, wiesz, ten, ten, ten mój świat codzienny to jest taki świat pełen ludzi. Cały czas się jakieś tłumy tam przewijają przez, przez, przed, przed obiektywem. Cały czas ktoś mnie otacza, cały czas ktoś mówi o tych zdjęciach, jakieś tam rzeczy do mnie docierają związane z odbiorem tych zdjęć, etcetera, etc. Nawet teraz ktoś tam y, wyzwania do mnie, e, ale odrzucę, przepraszam was bardzo. I y, y, postanowiłem odwrócić kota ogonem zupełnie i zrobić zdjęcie o, nie, o nieobecności, takie, mm -hmm. które byłyby taką zupełnie y, historią inną od tego, co spotyka mnie na co dzień. Co to za miejsce? To są opuszczone kurorty, takie, które latem tętnią w ogóle. Życie mi są takie bardzo żywe, a zimą zamieniają się w takie opuszczone, zupełnie miejsca, ciche i spokojne. Mają taką drugą twarz. Mhm. I, I zależało mi na tym, żeby pokazać to, że wiesz, że, 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 że tak naprawdę nie, nie jesteśmy na nic gotowi w życiu. Nie? Że to jest coś takiego, że nigdy nie jesteś przygotowany do tego, co Cię spotka, to zawsze jest jakaś tam mniejsza albo większa niespodzianka, musisz się tego uczyć ciągle. I tak naprawdę to Ty, od momentu, kiedy się urodzisz, to jesteś taki poza sezonem trochę, nie? To jest takie wszystko nie w porę i musisz reagować albo się czegoś nauczyć, albo po prostu no, przywyknąć do tego, że ma być tak, jak jest teraz. I pomysł na, na to, jak to zrobić fotograficznie, jak o tym opowiedzieć, przyszedł mi do głowy raz, jak poszedłem do magazynu dekoracji wysokich u nas w teatrze. To jest takie wielkie miejsce, uh -huh. gdzie jest bardzo dużo dekoracji, one tam stoją. I celowo, pewnie gdyby hapowiec się o tym dowiedział, to by mnie zabił. Celowo nie włączyłem światła jak tam poszedłem, poszedłem tam tylko z latarką. I. Pachę się zgubić. Uh -huh. Tak, jak jesteś w tej przestrzeni takiej gigantycznej, która ma tam, wiesz, z 10 metrów wysokości w takiej hali i świecisz sobie latarką, widzisz tylko fragmenty tej rzeczywistości, a nie całą, to wtedy gubisz w ogóle relacje przestrzenne. Zaczyna ci się wydawać, że to, co jest daleko, jest blisko. To wszystko się zaczyna przesuwać. Jesteś takim małym kurzem w takim wielkim świecie, który cię otacza. I dlatego postanowiłem potraktować te wszystkie przestrzenie, które, które widziałem fotografując Out of Season, jak taki opuszczony, zostawiony na zimę magazyn takich ludzkich dekoracji, które są potrzebne tylko latem. I dlatego jeździliśmy z asystentką wtedy, jeszcze pracowałem z taką dziewczyną, mhm. e, e, która dzisiaj już fotografuje na własny rachunek z Moniką. Ona była ze mną kilkakrotnie. Zresztą bardzo dużo osób ze mną jeździło. To były takie podróże z ogrzewaczami w butach i w gaciach, wiesz, chemicznymi. Było zimne cholera. Mieliśmy generator, tylko jedną lampę. Mhm. E, I robiłem także że ekspozycja w dół wszystko na czarno, w biały dzień, i tylko takim spotowym światłem. światła. Mhm. Jakieś jedne elementy, tak jakbym świecił rzeczywiście latarką w tym magazynie, tylko że tym magazynem był ten opuszczony e, zimowy świat. I to d, d, z, z tą wystawą się zrobiła ciekawa rzecz, jeszcze dopowiem. E, bo ten wernisarz był właśnie na, na Wiktorii w tej małej chatce i tam przyszło tyle osób, chyba z 280 osób przyszło, strasznie dużo, prawie rozwalili tą chatkę i ci, ci wszyscy ludzie byli na kupie. I ten wyrniszarz był 25 stycznia 2020 roku. I potem ze stycznia zrobił się luty, z lutego zrobił się marzec, i przyszedł lockdown. I nagle okazało się, że wszyscy jesteśmy out of season. Po prostu, mhm. wiesz, przygotowani na to, co się wydarzyło, jakaś. Złupieżczy to... pomysł tutaj, kurczę, zrealizowałeś. No, jak się, taka durnota mhm. z tego wyszła. <laughs> Nie chciałem krakać, ale coś tam chyba w, w, w wykrakałem. Out, of, out of season. Fajny projekt. E, Michale, jak dużo Ty zdjęć robisz na, na jednym koncercie? Wróćmy do tej fotografii właśnie operowo-filharmonijnej, tam są spektakle. Wiem, że ci, muzy ci miłośnicy muzy muzyki poważnej są bardzo wyczuleni na dźwięk i na chodzenie w trakcie występów na żywo. Jak sobie z tym radzisz, żeby mieć dużo zdjęć, ale żeby się jak najmniej przemieszczać? E, to jest bardzo dobre pytanie. I e, w, jeżeli chodzi o publiczność taką, e, w, która przychodzi na koncerty symfoniczne do określonego hmm. miejsca, to y, moim zdaniem w ogóle bardzo wiele rzeczy w fotografii trzeba załatwić po ludzku. Y, I ja wiem, że ludzie się boją fotografować innych ludzi, bo coś tam, bo jakieś tam zakazy, sądy, mhm. etc., etc. Jednak y, radzę Wam obejrzeć wywiad z takim fotografem ulicznym. Y, trochę nie wierzę w fotografię uliczną, strasznie. To jest takie przereklamowane słowo, wytrych, żeby to robić, to trzeba mieszkać na ulicy dosłownie prawie żeby to było jakieś tam odjazdowe i doskonale wiedzieć e, jakie jest jakieś miasto. Wtedy to jest taka fotografia z prawdziwego zdarzenia, nie produkcja fajnych obrazków. Niemniej jednak e, jest taki fotograf uliczny, którego bardzo cenię. On się nazywa Matt Stewart. E, fotografuje chyba tylko Londyn i e, on udziela takiego wywiadu. E, nie pamiętam już z jakiej okazji to jest wywiad. On jest na YouTubie, można sobie mhm. sprawdzić. I on opowiada o fotografowaniu i mówi, że tak naprawdę to on wychodzi z założenia, że on nie chce nikomu zrobić żadnej krzywdy aparatem i, i, i wierzy w to święcie, że to jest takie dobre i służy porozumieniu między ludźmi. On nie chce przeszkadzać, chce po prostu zrobić swoje i nie chce, żeby ktokolwiek albo jakiekolwiek emocje na tym ucierpiały. Jeżeli człowiek sobie w, w, zbuduje w sobie taką. Y, takie, takie nastawienie ciepła wobec tego tematu i wobec tych ludzi, których spotyka, nie tylko jako obiekty przed obiektywem, ale także jako ci ludzie, którzy go otaczają. Jeżeli tworzysz wokół siebie taką aurę takiego ciepła, jak idziesz fotografować, to wtedy to wszystko się diametralnie zmienia. I nagle nie boisz się, że komuś przeszkadzasz. Nie boisz się, że zrobisz jakieś złe zdjęcia? Kończy się bieganie nerwowe z kąta w kąt, robienie jakichś takich rzeczy w panice. Nagle uh -huh. się okazuje, że jak chcesz zrobić fotoreportaż na koncercie. To naprawdę możesz go zrobić z trzech miejsc, przemieszczając się wtedy, kiedy orkiestra na przykład robi pauzę, bo nigdy orkiestra nie gra non-stop. Zawsze są, utwory są podzielone na jakieś części, i oni tam no, robią przerwę. Dyrygent wy, 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 wyciera czoło, muzycy się poprawiają na krzesłach, przekładają się nuty. Publiczność wtedy ma moment, żeby rozwinąć cukierek na kaszę, albo się wykaszleć albo, albo rozprostować nogę. Robi się taki ogólny rumor, i wtedy można sobie przejść z miejsca na miejsce i to naprawdę nikomu nie przeszkadza. Mhm. I okazuje się, że można zmienić tę pozycję fotografowania w, w, 3-4 razy w trakcie koncertu, w ogóle nie biegając w trakcie, tylko chodząc powolutku. Z każdego z tych miejsc można zrobić zdjęcia zmieniając obiektywy i, i potem tak poróżnicować te perspektywy i tak to wszystko poprzykładać, już edytując materiał, że to będzie wyglądało, jakby się cały czas chodziło na tym koncercie i biegało ludziom po głowach, a w ogóle tak nie musi być. I to jest taka techniczna recepta na to, jak to zrobić. Czyli mhm. kil kilka odgórnie zaplanowanych miejsc, w zależności od tego, jaki fotografuje instrument. Wiadomo, że solistów z instrumentami wiolinowymi będę fotografował z lewej strony widowni, a pianistów zawsze z prawej, bo fortepian stoi odwrócony pod takim kątem, mm -hmm. że jak stanę Żeby z lewej, to, nie zasłaniali to zobaczę tylko plecy mm -hmm. tak, okay. tego pianisty. Oprócz tego jeszcze mam taką osobistą historię z tymi melomanami, którzy przychodzą i z orkiestrą, e, którzy przychodzą do Opery i Filharmonii Podlaskiej. E, I z orkiestrą mam taką osobistą historię bardzo. Otóż, jeżeli chcecie zobaczyć te zdjęcia, które robię w teatrze w ilości kosmicznej, bardzo dużo tego jest, to wejdźcie na mojego bloga, on się nazywa Opera Space, jest odnośnik na przykład na, na stronie Opery i Filharmonii Podlaskiej, w menu jest taki znaczek fotobloki, tam można obejrzeć od środka, co się dzieje w operze, wszystko fotografuję, co się tam dzieje w zasadzie. I jak przyszedłem w 2012 roku pierwszy raz na próbę orkiestry, no to patrzyli na mnie tak trochę jakiś no spoko, co on tu będzie fotografował, tak? Jesteśmy w gaciach, a nie we frakach i no co, po co to potrzebne? No i poszedłem do dyrygenta i zapytałem, czy mogę sfotografować tę próbę, a dyrygent powiedział, panie, a, a co mnie to obchodzić, pan do inspektora orkiestry. Poszedłem do inspektora orkiestry, inspektor powiedział, fotografować? No dobra, no to niech pan fotografuje, jak pan już musi. No i to sfotografowałem. Wiesz, minęło 5 lat, i przyjechał jakiś taki dyrygent, który, którego nie znałem. No i bo teraz znam bardzo dużo dyrygentów, już ich fotografowałem, tak? Wszystkich polskich, tych najbardziej znanych dyrygentów, fotografowałem. I, no i po prostu był akurat. I poszedłem do tego Litwina i pytam, czy mogę sfotografować. Na co on mi mówi, oburzony, że on nie Marilyn Monroe, taki starszy facet, i on tu nie chce żadnych zdjęć. No i w tym momencie pojawia się inspektor orkiestry. Ten, który powiedział 5 lat wcześniej, a ja rób pan, to powiedział do tego dyrygenta, przy pana, zdjęcie na próbie trzeba zrobić, bo taka jest tradycja tutaj. Koniec I kropka, fajne. Wtedy, wtedy pomyślałem, że Aha. wygrałem, wychodziłem sobie. Naprawdę Aha. orkiestra i chór są rdzeniem tego, tego miejsca, którym jest Opera i Filharmonia Podlaska i mam z nimi taki bliski kontakt. Ale mam też taki bardzo bliski kontakt z melomanami. Otóż oni wiedzą, że ja przyjdę na koncert, znają no. mnie, wiedzą, że będę siedział w tym miejscu. To naprawdę nikomu nie przeszkadza. Mówimy I sobie, Zwyczajnie że... szanując twoją pracę. Tak, i wiesz, i to naprawdę też zdarza mi się słyszeć, że oglądali sobie zdjęcia sprzed tygodnia i takim było miło, bo. Bo super, bo znowu się poczuli jak na koncercie. Jest taka pani, która zawsze daje mi dwa cukierki, na przykład na koncercie, wymuje torebki i mówi, że jeden dla mnie, a drugi dla możonki. No to jest, wiesz, to jest cholernie miłe po prostu. Wtedy czujesz, że ta fotografia ma taki wymiar naprawdę bardzo międzyludzki, i ona jest komuś tak naprawdę diablo potrzebna, bo jak zaczynałem tam pracę, to myślałem, że przede wszystkim ta fotografia w operze będzie miała taki wymiar komercyjny pod względem tego, że wiesz, ktoś będzie oglądał te zdjęcia po prostu i zachęci, te zdjęcia go zachęcą do tego, żeby poszedł do kasy, kupił bilet, etc., etc., nie? Ale potem się okazało, że taką wielką, naprawdę wielką publicznością tych zdjęć są ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia i potem chcą do nich wrócić, mhm. albo ludzie, którzy Biorą udział czynny w tych wydarzeniach. Nagle się okazuje, wiesz, że masz 100 osób w orkiestrze, 170 osób w chórze, i oni wszyscy oglądają te zdjęcia, kibicują. I teraz po tych 10 latach, które tam spotkałem, zastanawiam się tak naprawdę, co jest rdzeniem tej mojej misji fotograficznej, którą tam, którą tam wykonuję. Czy z punktu widzenia opatrzności, z punktu widzenia absolutu, ważniejsze są te zdjęcia, które robię tym ludziom jako muzyką we frakach? Czy ważniejsze są te zdjęcia, które robię tym ludziom, e, jak są w kostiumach i coś tam grają? A może od tych zdjęć oficjalnych, tych zdjęć z fasady, o wiele ważniejsze są zdjęcia, które robię im jako ludziom, którzy tam pracują, co mhm. zostanie. Takie, takie przy okazji, takie backstageowe. No nie to tyle, jest... wiesz, bo mhm. na wszystkich tych zdjęciach, na których robię ich w kostiumach też, to widać, jak oni się zmieniają. To jest 10 lat, szmat mhm, czasu. Tak. Ostatnio mieliśmy taki piękny jubileusz w piętnastolecie choru Opery i Filharmonii Podlaskiej, prowadzonego przez naszą panią dyrektor, przez genialnego artystę, genialną artystkę, według mnie, Wioletę Bielecką. I, I zrobiłem taką wystawę, która składa się z fotosów z przedstawień. Wybrałem z każdego roku od 2012 do dzisiaj jedno przedstawienie i z każdego przedstawienia jeden fotos, a między te, te fotosy wsadziłem na takich dużych formatach zdjęcia zbiorowe przedstawiające chórzystów od 2012 do dzisiaj robione co dwa lata. Wiesz, mhm. i to po prostu widać, jak ci ludzie się na tych zdjęciach zmieniają. I wieszałem tę wystawę i widziałem, jak oni na to reagują. Idzie sobie taki chórzysta. Mm, mm, mm. O fajne zdjęcie zrobiłeś, no super, ale no jak zwykle, jak... co to jest Max? Na, na o jeku, a tu. A, mhm. Nie, no, naprawdę. A skąd ty wziąłeś takie sta No, ale super. Chodźcie tu, wiesz, i to robi się taka historia. Fotografia jest dokumentem. Nie tak. zapominamy. Mhm. Ta, ta, taki wymiar fotografii, wiesz, kurczę, najprostszy po prostu, że ta, ta patyna czasu daje taki cudzysłów w całej tej zabawie, i tak to wszystko zmienia. Eee, to bardzo ciekawe przeżycie, nie, nie, w, super sprawa, to, to, bardzo, to naprawdę jest to bardzo prosta wystawa, ale jest silna jak, jak, jak stylisko od, od łopaty, no ma taki przekaz bardzo fajny. Michał, wiem, że ty jesteś człowiekiem z wykształceniem humanistycznym, ale nie o to cię zapytam, bo fajnie mówisz, masz dużo do przekazania, masz sporo przemyśleń takich normalnych, ludzkich, ale wiem też, że robisz warsztaty. Na czym polegają te warsztaty, na co kładziesz nacisk, co wychodzą, co dostają ludzie po, po jakichś warsztatach z Tobą? Wiesz co, te warsztaty, one miały bardzo wiele oblicz. Mhm. Myśmy zrobili już tego naprawdę dużo. Produkcją tych warsztatów zajmuje się Kasia. I to one są różne te warsztaty. Na przykład ostatnio prowadzimy całą serię warsztatów poświęconych fotografowaniu telefonem. To są takie antypody tego, czym zajmuje się na co dzień. Wiesz, facet, który mhm. jest ambasadorem chroma, pokazuje ludziom, jak robić fajniejsze zdjęcia telefonem. I to są wyspecjalizowane warsztaty, które są na przykład dla osób, które prowadzą Instagrama, jakieś knajpy. Albo etc. Takie ABC fotograficzne, jak szybko zrobić zdjęcie telefonem, obrobić je na darmowej aplikacji i potem szybko sobie wrzucić na Instagrama, żeby było Aha. bardziej atrakcyjne od tych zdjęć, które się tam pojawiają albo od tych, które się robiło dotąd. Teraz mamy też taką drugą ofertę, która to jest fotografowanie Elinchromem. To robimy te warsztaty razem z MILSO. I to jest rzecz już taka wyspecjalizowana dla osób, które sporo fotografują. Typowe dla ludzi, którzy świecą. Mhm. Tak, i, i tutaj e, zaproponowaliśmy ludziom e, taką budowę portfolio razem z nami. Robiliśmy mhm. zdjęcia mody, robiliśmy zdjęcia e, sport, akcja z flashem, e, sporty ekstremalny, rower, enduro, e, des, e, rower enduro BMX i hulajnogi to wszystko z błyskami na podwórku. E, robiliśmy fotografię kulinarną. I to wszystko, wiesz, jeżeli weźmiesz udział w takich warsztatach, to masz okazję pofotografowania fajnym sprzętem i zbudowanie mhm. sobie portfolio. Też takiego, że wiesz, z każdego tematu możesz sobie mieć foteczki jakieś fajne. Dobra, gdzie to robisz? W lokalnie u siebie w Białymstoku czy Tak, Warszawa? robimy to lokalnie w Białymstoku. Te warsztaty też mają konkurencyjną cenę w stosunku do tych zrobionych większych aglomeracjach, tak mi się wydaje przynajmniej. Zawsze są dwudniowe, zawsze jest najnowszy sprzęt Enichroma. Mm -hmm. I to jest bardzo fajna sprawa. To Ach, chyba teraz... są bardzo intensywne, skoro dwugniowa, tyle planów, co co. Wiesz co raz zagęszczyliśmy, raz przegiedliśmy mm -hmm. pałę, po prostu poszliśmy na maksa, A ja oczywiście chciałem to zrobić, żeby było fajnie. W mm -hmm. Kazimie powiedziała, że jestem stuknięty. Tak to prawda. No w każdym razie słuchaj, robiliśmy warsztaty z fotografii mody w kooperacji z Operą i Filharmonią Podlaską i, i zrobiliśmy warsztaty, które trwały. Dwa dni od 10 do 19. I e, każdego dnia ustawialiśmy sześć planów e, i orka. Tak, orka, orka. I tam wszyscy się wyczołgali po prostu. Połowa się wyczołgała, połowa wyszła na czworaka, czyli silniejsi na czworaka. E, a mnie to wywlekli za nogę w ogóle już, więc. E, i to było przegięcie pały, zdecydowanie to był za długi czas. I teraz się trzymamy takiego, takiego jednak schematu, żeby to było do 16. A powiedz mi, Michał, właśnie, no bo ja Ciebie kojarzę z tym dobrym błyskiem, naprawdę fajnym kolorem, świetnie to wszystko. No, jak dobrze dobłyskasz, no to masz piękne kolory wtedy. Ale powiedz mi, kto do Ciebie przychodzi? jaki płci ludzie? W jakim wieku? W jakim zaawansowaniu, właśnie jeżeli chodzi o fotografowanie? Wiesz co, na dobrą sprawę teraz to jest taka stała grupa osób, które z tego korzystają i to jest. Te warsztaty w ogóle na maksa one są sprzedawane w ilości dziewięciu osób. Postaramy się budować trzy plany, żeby na każdym planie były trzy osoby, uh -huh. więc to są nieliczne grupy. I sześć osób spośród tych dziewięciu zwykle to jest są tacy stali bywalcy, którzy są już na, na dużej ilości warsztatów, to są zwykle młodzi ludzie. Którzy mhm. chodzą do jakichś szkół fotograficznych na przykład i którzy mają tak fajnych rodziców, którzy chcą po prostu im no, doinwestować w te dzieciaki i fundują im takie warsztaty. Zdarzają się także, że w 90% to są tacy zaawansowani fotoamatorzy, którzy chcą spróbować mhm. czegoś więcej. I którzy dochodzą do, do tego przekonania, że, że chcieliby pójść troszkę dalej. I dowiedzieć się czegoś więcej niż można się dowiedzieć tylko z internetu i z jakichś takich forów, nie? które też są bardzo hmm. fajnym źródłem na pewno uzyskiwania informacji, ale mają też swoje ograniczenia, jak wszystko tak. I myślę, że na takim forum fotograficznym to też się można władować na minę, bo. No, bo ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, możecie na przykład zjechać zdjęcia, tak? Albo powiedzieć, że z tak, jakiegoś powodu. Objawioną tutaj. I może. ktoś się może tam, wiesz, mówi się, że, że, że papier zniesie wszystko. No niestety kurna prawda, ale internet to już w ogóle, tam można komuś napluć twarz i ktoś się może z tym poczuć bardzo źle. Ja też obserwuję fora, nawet firmowe niektóre i na tych firmowych forach czasami nawet pojawiają się rzeczy, które moim zdaniem powinny być wymoderowane stamtąd i nigdy nie powinny się tam pojawić. To jest jednak taki Hyde Park. Uh -huh. On myślę, że może dać ludziom zarówno dużo skrzydeł, jak i dużo kamienia u nogi. To jest niebezpieczne z dwóch stron. Poza tym to jest jeszcze z jednej strony bardzo niebezpieczne, bo mi się wydaje, że bardzo dużo ludzi fotografuje po to, żeby wrzucić te zdjęcia na Facebooka albo na Instagrama i się po prostu nimi pochwalić, tak? I być lep lepszymi od innych. Tak. To zupełnie nie tędy droga moim zdaniem. To, to, jest, to jest bardzo jest... krótka motywacja, ja też to tak. zauważyłem. Mhm. Taka sama jak pieniądze zresztą. Jeżeli ktoś robi zdjęcia tylko dla pieniędzy, to prędzej czy później się to skończy albo to będzie beznadziejne. Ja mam taką zasadę, że jeżeli robię jakieś zdjęcia dla, tylko dla pieniędzy i przystaje mi to dawać frajdę, tak na przykład było ze ślubami, to po prostu biorę siekierę i odrąbuję tę nogę, mhm. bo, bo jej nie chcę. Czyli to... jakie jest Twoje rozwiązanie? Publikacje? Wystawy? Bardziej to Jeżeli, A właśnie pytasz mnie o stronę... O stronę... No tak, żeby wiesz, się nie zapędzić tylko w stronę lajków. To co ciebie tak, napędza, żeby wiesz, odkrywać w sobie coraz wiesz, to Ja nie potrzebuję żadnego skradność. napędu, bo mnie nie interesuje sama fotografia, sam człowiek mnie napędza, wiesz, jak przeczytam coś i tak dalej. Obejrzę jakiś film albo książkę przeczytam, to już jestem cały roztelepany, muzyki posłucham. Pójdę pod prysznic na przykład, tam jest świetna jakaś taka skarbnica pomysłów. Ale wierzę w to, że, że, że wiesz, że, że tak naprawdę ta łatwość fotografowania i ten łatwy dostęp do sprzętu, który teraz jest, on wcale nie spowodował tego, że jest więcej ludzi wartościowych, którzy fotograf... inaczej, więcej ludzi, którzy fotografują wartościowo, bo ten dostęp do sprzętu i łatwość fotografowania nie mają nic wspólnego ze świadomością fotografowania i z wiedzą tego, co chce się zrobić. Jeżeli ktoś nie ma nic do powiedzenia i chce przez fotografię zarobić tylko pieniądze albo wygrać z kimś pojedynek pod tytułem zrobiłem lepsze zdjęcie, no to i tak będzie z tego kicha i prędzej czy później nikt się nie będzie tym interesował, bo, no bo ludzi interesują przekazy, które coś im dają. E, nikt nie będzie w nieskończoność siedział w, w internecie i oglądał jakieś zdjęcie, jakiś bab i myślał sobie, że o, a to ładniejsze, a to, a to nie tamte, a mi przeszkadza noga, a lepsze byłoby, gdyby palec był dwa centymetry w drugą stronę. Wiesz, no to prędzej czy później po prostu jest nudne. A jeżeli ktoś ogląda coś takiego, co, co przywraca mu flaki do góry nogami, albo każe mu pójść później spać, bo trzeba się nad tym zastanawiać, no to każdy będzie chciał do czegoś takiego wrócić. To jest normalne. E, Tutaj mnie jeszcze zapytało się o taką jedną rzecz związaną z publikacjami i, i z łapaniem klientów. Wiesz, co na moim, na moim poziomie to jest tak, że tak naprawdę pieniądze przynoszą mi projekty, mhm. dlatego że dzięki projektom pojawiają się o mnie informacje w mediach. To jest mhm. bardzo ważne. Czyli taki jest... czysty PR dla ciebie jak najbardziej działa. Tak, to jest taki czysty PR polegający na mhm. tym, że ja o sobie nic nie mówię, tylko inni mówią coś o mnie. Na pewno to, to, teraz, to, to spotkanie między nami, mhm. tak? jeżeli będziemy, wiesz, jeżeli pokażemy to dalej, ktoś sobie tego posłucha i pewnie coś za tym pójdzie. Za każdym razem, kiedy robię jakiś projekt, to, to coś się tam dzieje. Udzielam mhm. bardzo regularnie wywiadów w ogóle i Jutro też będę gościem dnia w jakiejś tam stacji radiowej, i to się dosyć tak szybko wszystko napędza, i, i to jest właśnie przede wszystkim mhm. budowa, budowa rynku, według mnie. Takie, takie no, no mówienie po prostu prawdy, no. nie, nie, nie struganie. Nie, wiesz, ja nie muszę dopisywać historii do, do tego, co robię, bo ona tam gdzieś jest. No. No no tak, ale masz proste. świadomość, że to jest dla fotografów, którzy już jakiś tam poziom mają, i, i są na tyle odważni, że właśnie są w wielu miejscach. Dobra, tak. przejdźmy dalej. Michał, bardzo dużo inspiracji od Ciebie dostaliśmy, ale chciałbym jeszcze trochę więcej wiedzy i takie doświadczenie z Ciebie wycisnąć. No i do tego mam zwykle takie bardzo standardowe pytanie. Jakbyś wydał 1000 złotych na reklamę? Jeżeli dostałbyś takie coś na przykład od zaprzyjaźnionego klienta, który nie wiem, dostał od ciebie jakąś świetną poradę biznesową i teraz chce się oddzięczyć, daje ci 1000 złotych, Od tak po prostu, ale z zastrzeżeniem, że masz to wydać na własne działania marketingowe, jakąś reklamę. Tysiąc złotych, na co byś wydał? No, to ja ci mówię od razu, na co bym wydał. Bo to jest dla mnie prosta piłka. Najpierw to bym sobie Poleżał w łóżku wieczorem i bym sobie poczytał książkę. Po tym rano bym wstał, napił się kawy. E, Jakbym już wymyślił, co zrobić z tym dniem, który mnie tam czeka i jak to wszystko poukładać, to bym sobie e, poszedł pod prysznic i pod prysznicę bym sobie wymyślił, co to ja bym zrobił i gdzie bym pojechał za tysiąc złotych. E, Kupiłbym sobie paliwa, pewnie za 300 zł, bo teraz jest drogie. E, mhm. Pojechałbym do jakiegoś innego miasta. E, spędziłbym w tym mieście, w jakimś wynajętym apartamencie, pewnie dwa albo trzy dni i zrealizowałbym jakiś temat, który bym sobie wymyślił, za ten 1000 zł, właśnie w tym innym mieście. Potem poszukałbym kogoś, kto chciałby zapłacić za publikację, zrobienie może wydruków z tego, co bym tam sfotografował. E, I i w ten sposób zainwestowałbym w reklamę. Krótko mówiąc, użyłbym tych pieniędzy do tego, żeby I zrobić zdjęcia, które przynoszą i, mhm. tak, żeby mieć czas na kolejny, nawet jakiś mikroprojekt, jakiś malutki, niech on zaistnieje nawet tylko w internecie. I o, mamy galerię, tak? Nie wiem, czy, czy, czy mówiłem już o tym. Prowadzimy z żoną galerię w sieci, która się nazywa virturama.pl. To jest taka mhm. do zwiedzania tylko w przestrzeni internetu. I y, tam można sobie wejść, mógłbym wirturami na przykład y, pokazać ten projekt, żeby ktoś mógł zobaczyć, i myślę, że to byłaby najlepsza reklama w moim, w moim wydaniu. Próbowałem kupować okay. reklamy na, na Facebooku. Nie, nie albo, nie, albo, nie, albo nie umiem tego zrobić, albo to nie działa, albo to mhm. nie jest dostosowane do mojej działalności myślę, że to trochę inna. Co jeszcze próbowałeś? Jakieś, nie wiem, reklamę drukowaną? Jakieś Wiesz co, do rzeczy? Jak robiłem śluby, ale to było hmm. dawno, już ponad 10 lat temu kupowałem reklamy bannerowe na portalach związanych ze ślubami i okay, to działało. Tam na górze wisiałeś i każdy mógł sobie kliknąć ta, i ta, wtedy miałeś, miałeś odsłonę u siebie. Mhm. Pamiętam, że ktoś się nawet tam na mnie zaczął obrażać, bo Zrobiłem sobie taką reklamę, na której było napisane, że nie jestem urzędnikiem, nie jestem listonoszem, nie jestem kimś tam, wiesz, tak, żeby. Jesteś fotografem. E, no. Jestem fotografem, żeby się odgrodzić od tych wszystkich, którzy sobie dorabiają po 5 złotych tam na tych ślubach, i to Aha. ktoś tam potem zaczął futrzeć, kogoś tam spotkałem. Ale to działało, wiesz, to jakoś tam funkcjonowało i, i tego spróbowałem, i to naprawdę to mhm. naprawdę było tego warte. Myślisz, Tylko, że, że te... nadal to działa? Czy czasami zmieniły? Ktoś że się zajmuję taką działalnością. Mhm. to być może to działa. Wiesz, no bo y, jednak jestem przekonany, że w usługach docelowych i tak największym batem na to wszystko jest poczta pantoflowa. Zrobi się mhm. y, kilka usług, y, tylko to jest bardzo ważna kwestia. Na pewno, no słuchajcie, z fotografią usługową i z fotografią ślubną jest tak, że bardzo szybko ludzie dochodzą do wniosku, że będą z tego żyć biorą dofinansowanie z urzędu, albo odkładają pieniądze, albo mają z wesela, tak, swojego własnego, to czego nie wydaj na wódkę i wymyślają sobie, że o, będą teraz żyć z fotografii ślubnej, no żyła złota po prostu, y, Ameryka, będzie z tego jacht i w ogóle coś niesamowitego. Tylko cały PIC polega na tym, że oni szukają w wyglądu tych zdjęć, to nie jest tak, że taki ktoś idzie sobie, bierze album Jean-Luc sifa, ogląda ten album i się zastanawia, o może tak bym to zaczął komponować, albo zrobiłbym to nietypowo, użyłbym na przykład do portretu szerokiego obiektywu. Czemu nie? No kurczę, Jean-Luc Siff tak zrobił, 28-ką robił zdjęcia dla woga w latach 50 60 o to ja też, to ja też. Nie, to jest tak, że on zacznie oglądać internet i zacznie powielać wzorce, pod tytułem. Krótka, głębia ostrości, maksymalnie, tak? Uh -huh. Jakieś obróbki telefoniczne z Lightrooma, i potem dochodzimy do tego, że zdjęcia ślubne bardzo wielu osób wyglądają identycznie. Tak, uh -huh. Takie same są, po prostu kropka w kropkę. Te zachodzące słońca, opuszczone szelki i moczenie wody w stawie. A jeżeli ktoś dojdzie do wniosku, że zrobi to zupełnie inaczej, po swojemu, to się wyróżnia. To gwarantuję, że z tego będzie coś fajnego. Jeszcze na dodatek, jeżeli to ta inność nie będzie spowodowana tylko i wyłącznie chę, chęcią kasy, tak, wyrąbania jak największej ilości, tylko ta inność będzie brała się ze szczerej ochoty i szczerej motywacji zrobienia czegoś dobrego dla klienta bez ściemy, to na pewno będą z tego pieniądze. Może y, naprawdę jestem, jestem idealistą fotograficznym, ale Ale co się z... zastanowić? No Jak dokładnie. To, to proste, Prosta sprawa. Zrób zdjęcia, którymi uszczęśliwisz innych, i jeszcze na dodatek one będą, nie wiem, z jakiegoś powodu trochę inne od tych, którzy ma, które mają wszyscy. Zbuntuj się. Bunt. O właśnie to jest najważniejsze słowo i najważniejsza postawa w, w, według mnie w ogóle w, w, w tworzeniu. Trzeba się zbuntować. Jestem opie. Jestem starym już facetem, mam 45 lat, ale jestem bez przerwy zbuntowany po prostu. Ja wszystko inaczej zrobię po swojemu i będę tupał nogą. Kasia mówi, że czasami nie może ze mną wytrzymać, ale to właśnie no taki Bardzo jestem. Dobrze. Zbuntowany. Okay. Buntujcie się. Jesteś zbuntowany, ale podatki musisz płacić. I teraz obowiązkowe pytanie podatkowe. W jakim modelu ty się rozliczasz i co możesz doradzić jako optymalizację podatkową dla fotografów i szkolących, tak jak ty. Jakim modelem się rozliczesz? Mam książkę przychodów i rozchodów. Moja żona uh -huh. ją prowadzi. No, no, korzyści są takie, że jakbym był na tym uproszczonym, to musiałbym zawsze płacić dokładnie ten sam podatek, tak? Uh -huh. Czyli wy, wy macie uh -huh. sytuację taką, że ty jesteś zatrudniony w operze jako fotograf na etacie, ale tak, też prowadzicie mogę... działalność pod tak, nazwiskiem czyli... żony? Uh -huh. Nie, nie. Prowadzimy nie? działalność pod moim nazwiskiem. Pod swoim nazwiskiem. Okay. Tak, dzięki temu w ZUSie płacimy. E... Mały ZUS. -u. Ma 380 zł składki Aha. zdrowotnej, bo mam pełen etat. To jest dosyć wygodne, tak? Okej. Okay. To jest fajne. E, no to jest fajna podpowiedź dla, dla ludzi. Wystarczy się zatrudnić gdzieś na etacie. To nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać, wiem. ale wystarczy się zatrudnić na etacie. No, z tego co wiem żeby tak było, to można mieć już pół etatu i wtedy to już zatrybi. Ale mniej nie. to chyba nie. Nie? nie niestety nie. to trzeba no cały etat. Tak? Bo akurat czy... też mam podobną sytuację i wiem, że, no, że jednak wiecie. muszę cię tutaj sprostować. Nie ma lekko. No, no to szkoda, takie przykre sprostowanie. Niemniej jednak, sytuacja to nie jest to, jest. to jest mało, ale z drugiej strony też można sobie zadać takie pytanie podstawowe. Te panie ZUS-u są bardzo liberalne i bardzo pomocne i bardzo miłe. Ja wielokrotnie tego, tego doświadczyłem. Naprawdę to nie jest tak, że jak, że jak coś tam się nie uda, to ktoś będzie ganiał z siekierą, nie, to, to jest Aha, to zupełnie inna sprawa, zawsze, inny można, spraw. zawsze można zadzwonić, porozmawiać, wypracować, wypracować jakiś złoty środek, jak się teraz nie ma, to będzie się miało za chwilę, naprawdę to nie jest to nie jest szeryf z Nottingham. umówmy się, to, to jest zupełnie inna sprawa, mówię szczerze, wielokrotnie tego doświadczyłem. Z drugiej strony jednak kiedyś miałem taką sytuację, że miałem dwa etaty, operę jeszcze jeden. I jeszcze robiłem firmę to takie szaleństwo, ale się, ale się da. No mhm. i wtedy, słuchajcie, no płaciłem trzy razy ten ZUS, byłem trzy razy ubezpieczony, bo na full w teatrze, na full w jednym miejscu jeszcze, no i jeszcze ta składka zdrowotna, czyli mogłem chodzić za trzech do lekarza, mhm. e, a nie chodzę w ogóle, bo... To dobrze, czas. No to Państwo po prostu jest eee. bogatszy dzięki tobie. Tak. Eee. Eee. Michał, powiedz mi jeszcze, eee. jaka jest Twoja najlepsza fotograficzna albo okołofotograficzna inwestycja? Takie wydatki, z których jesteś bardzo zadowolony i polecasz innym. Eee. Taki super zakup. Wiesz co, ja mam taką, eee, taką receptę na zakupy fotograficzne i w ogóle chyba na zakupy jako takie. Zawsze, jak coś kupuję, to zastanawiam się, kiedy mi się to zwróci. Staram się nie kupować rzeczy w ciemno i myślę, że jak się kupuje jakąś. Oczywiście czasami się zdarza coś takiego, że się zarobi dużo pieniędzy i można sobie pozwolić na zakup czegoś bardzo, bardzo fajnego. No, na przykład ten obiektyw, który ja kocham, 85 ze światłem. Ze no, światłem. tani nie jest. On no, kosztuje prawie 10 tysięcy nowy. To, jest, to są makabryczne mhm. pieniądze. I. Okupiłem oczywiście używany z jakiegoś studia fotograficznego, które upadło. Wydałem na niego, z tego co pamiętam, chyba 6 tysięcy, ale to i tak jest dużo pieniędzy. No, mówmy tak. się, to nie jest mało. Także, oprócz takich złotych strzałów, zawsze staram się myśleć o tym, jak mi się to szybko zwróci. I chyba najlepszym zakupem, jaki zrobiłem w życiu, to to jednak jest system Elichrom błyskowy, którego używam na co dzień, bo, wiecie, to jest tak. Długowieczne urządzenie, z którym nic się nie stanie bardzo długo i które bardzo Często, raz. Raz funkcjonowało. Kupujesz mhm. raz. E, możesz mieć świetną lampę, na przykład super zaawansowaną do błyskania na podwórko i wydać na to jakieś 7000 złotych. Może się wydawać, że to jest dużo, ale potem się okazuje, że jeżeli jedna robota komercyjna takiego średniego zasięgu kosztuje jakieś. 3,500 tysiąca złotych albo 4000. tysiące, to okazuje się, że po dwóch robotach, które zrobisz tym, a nikt tego inny nie zrobi, bo on czegoś takiego nie ma na podwórku z taką mocą, uh -huh. no to się zwraca i wtedy, i wtedy to masz. Poza tym, ja mam jeszcze jedną taką bardzo ważną kwestię związaną z fotografią. Są takie rzeczy, którymi mi się fajnie fotografuje, i są takie rzeczy, które mnie z jakiegoś powodu odpychają. Nie lubię. Na przykład kupiłem sobie, jak wszedł na rynek, taki aparat EOS-R, który po prostu mi się w ogóle nie podobał. Ja go wziąłem do ręki i doszedłem do wniosku, że ja nie chcę nim fotografować. Sprzedałem go po trzech miesiącach mhm. i, i kupiłem sobie tego DS-a, właśnie. Z którego jestem bardzo zadowolony. To jest wspaniała maszyna. I, I też właśnie wychodzę z tego założenia. Każdy zakup jest dobry fotograficzny, jeżeli cię inspiruje, jeżeli cieszysz się z tego, że trzymasz go w ręku, jeżeli jest dla ciebie ważny. Fotografowanie to frajda umówmy się dla mnie to nie jest praca ja nie jestem w pracy ja się doskonale bawię jestem szczęśliwy uszczęśliwiam innych swoimi zdjęciami. To jest taki łańcuszek dobra no nic i, i warto też żeby, żeby kupować sobie taki sprzęt który, który no będzie po prostu fajny. A jeżeli chodzi o, z... o jeszcze jedna rzecz mi przychodzi chyba najmądrzejszą decyzją jaką zrobiłem w życiu chociaż trzeba było mnie dużo przekonywać to już było kilka dobrych lat temu. Była zmiana systemu komputerowego z Windows na Apple. Z tego, z tego jestem bardzo zadowolony i mam już któryś komputer z kolei. Teraz pracuję na Macu Mini z procesorem M1 16-gigowym, który jest naprawdę kosmicznym kombajnem i leży taki mały sobie tutaj na biurku. Teraz na niego patrzę. Wielozadaniowa, świetna maszyna, która kosztuje chyba naprawdę 4800 złotych. A jest no taką maszynerią, że te rawy 50-milionowe z DS -a to, to śmigają na tym. Ale rozumiem, że do tego dokładasz jeszcze jakiś monitor graficzny i wtedy masz piękny kombajn. Tak, mam do tego e, mhm. cały system, bo e, f, e, mam do tego wszystkie urządzenia peryferyjne, jakie można mieć, bo mam, mam Maca Mini, mam monitor fotograficzny marki Benku, taki mi jakoś pasuje fajna, mhm. fajny stosunek ceny do jakości. E, mam do tego iPada, do iPada mam ołówek, którym też pracuję sobie bardzo lubię sobie użyć tego jako tabletu e, graficznego. E, f, Mam do tego cały system po prostu, to się wszystko ze sobą dogaduje i też, co jest świetne, całe archiwum podręczne przechowuję, a może to kogoś zainteresuje właśnie, to w, w jaki sposób backupuję zdjęcia, jak robię ich tak dużo, nie? Wybieram zdjęcia w trakcie robienia, także z fotoreportaży. Nie ma w ogóle takiej sytuacji, że surówkę z karty zrzucam na dysk. Nigdy tak nie robię. Jak zrzucam zdjęcia na dysk, to już są zdjęcia przebrane. To, żeby nie, nie zasypiać tego, tak? Tylko zdjęcia przebrane zrzucam zawsze na dysk i działam w sposób następujący. To wszystko, co zrzucam na komputer, czyli na Maca, w czasie rzeczywistym od razu idzie w chmurę na iCloud. Mam tam 2 terabajty i to od razu spada na dwuterabajtową chmurę iCloud, która to wszystko chroni przed tym, żeby mi się to zgubiło. I czasami robię też backupy na dyski zewnętrzne. Eee, tego, co mam w iCloud. Czyli wszystko mam w chmurze, jednocześnie na dyskach zewnętrznych. Eee, używam dysków flashowych, takich. Mhm. Tak, te eee. dźwięki przed chwilą to były właśnie wyszukiwanie dysków. Tak, to dyski okay, mieszkają jakiś... sobie w jakimś takim etui, ja sobie tutaj, one są przez USB-C podłączane do komputera i to ma taki sam, taką samą szybkość jak ten dysk, który jest tam w środku, więc nie ma z tym żadnego problemu, to jest odporne na, na jakieś tam łobudubu, można to wsadzić do torby, to prawie nic nie waży, taki dysk to też świetna inwestycja, polecam. Ja mam kilka takich 500 gigabajtowych. Uh -huh. taki nie wiem, ile on kosztuje, 300 zł, chyba taki jeden. A tutaj można bardzo dużo zmieścić danych, więc to jest takie narzędzie, którego używam. Używam też fi dysków firmy Lassi. Tutaj mam akurat taki w wersji Porsche. Bardzo lubię, bo taki ładny. On jest też USB-C. To jest dysk talerzowy, ale ma taką szybkość, która jest porównywalna z tym dyskiem flashowym. E tak, tak, SSD, więc to, e to jest tak. Więc przychodzę do domu, karta w czytnik, e zrzucam sobie zdjęcia w postaci rawów na chmurę. One są w chmurze raz na jakiś czas podpinam dyski z chmury robię też backup na dysk SSD, czyli wszystko ma w dwóch miejscach. Sortuję i zmieniam nazwy i cały management z plikami robię przez Bridgea Adobe. Do obróbki zdjęć używam tylko i wyłącznie Photoshopa. Nie używam Lightrooma. Nie umiem, hmm. nie znam tego programu, używam okay. Photoshopa. E, płacę abonament w, w planie fotograficznym 12 euro miesięcznie. Dzięki temu mam zawsze najnowszego Photoshopa. Tym najnowszym jestem zachwycony, naprawdę. Lightrooma z... też masz, warto poznać. Ma, Mniejsza, ale to, to, dobra. w ogóle Próbowałem, żeby nie było. Aha, Michał, jak widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? E, wiesz, co to bardzo dużo zależy od rynku. Znając siebie, to pewnie uh -huh. będę. Mm, znaczy może tak, powiem szczerze, a do tej pory nigdy nie spotkałem takiego miejsca w życiu, co do którego myślę, że chciałbym się tam twórczo trochę zestarzeć. Aż do momentu, kiedy nie zamieszkałem w Oparze i Filharmonii Podlaskiej, bo naprawdę w tym miejscu mm, chciałbym zostać. No. Także okay. bardzo mi zależy na tym, żeby tam zostać i zostać przede wszystkim z nimi wszystkimi. W kulturze w Polsce nie zarabia się zbyt dużo pieniędzy. To nie są jakieś pieniądze, które umożliwiają utrzymanie pięcioosobowej rodziny i psa, a tacy są moi bliscy, właśnie. Niemniej jednak, wiesz, no. Zależy mi na tym, żeby tam zostać z zupełnie innych względów niż finansowe, bo pieniądze potrafię zarobić sobie jakoś tam gdzie indziej, robiąc jeszcze inne ciekawsze rzeczy. Także chciałbym za, za, za te kilka lat fotografować w, w Operze i w Filharmonii Podlaskiej. Od tak, po prostu. No, i chciałbym zrobić jeszcze więcej projektów i jeszcze więcej oddać światu z siebie, póki mam tyle ikry jeszcze, i wiesz, i zdrowie na maksa, dzięki czemu mogę się poruszać, ciągać to wszystko i, i działać dalej. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby jeszcze jak najwięcej historii opowiedzieć tak, to jest ten cel. Zdecydowanie tylko Ci życzę, a na koniec, z czym możesz nas zostawić jeszcze? Z jakąś wartościową książką, albumem albo wystawą? tudzież nazwiskiem inspirującego fotografa. Co powinniśmy według Ciebie poznać? E, ok, A mogę przynieść jakieś albumy, może, to Wam pokażę co? Tak? Dawaj, dawaj. I zróbmy, to, to na chwilę, zrobimy żeby... mikroprzerwę. przerwę. A... Dobra, jesteśmy w przerwie i jesteśmy ciekawi, jakie tam albumy z szafy wyciągnąłeś. E, tak, ja wyciągnąłem kilka rzeczy z szafy. E, po pierwsze, wyciągnąłem taki słownik. On się nazywa od, od maneta do Poloka. To jest taki, taki leksykon malarstwa, który mm -hmm. został wydany po raz pierwszy po francusku, u nas przetłumaczony i wydany przez wydawnictwo Arkady. To jest bardzo ładny papier kredowy, Co są ilustracje w środku. Są nazwiska i opisy różnych, różnych malarzy z różnych krajów, mieszczących się w tej cezurze czasowej od maneta do. Do, 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 czyli od, 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 od impresjonizmu do jakiejś takiej sztuki jak najbardziej nowożytnej. I to mhm. jest świetne. Możecie poszukać w antykwariatach. Gdzie... Czyli przekroj malarstwa jako inspiracja do twórczości fotograficznej. Bardzo fajnie tak, podpowiedź. Ale najważniejsze w tym wszystkim są te artykuły, które tutaj są napisane. Mhm bo to są niby słownikowe takie hasła, no tak to wygląda, ale de facto to jest wszystko, wiesz, co takie, jak wiersze po prostu one są. Czyta się o, ty, o tym malarstwie w sposób, no absolutnie nieprawdopodobnie są opisane te wszystkie, te postaci. To jest taki, taka wrażliwość i, taka, i taki sposób pisania o malarstwie, który w polskiej w ogóle historii sztuki w ogóle jest niespotykany. Nie Tutaj będziecie czytać wiersze po prostu o tych o tych malarzach, no, nie da się tego opowiedzieć, trzeba poczytać. Mhm. Polecam. Bardzo fajna Dobra. rzecz. Co jeszcze masz? Najfajniejsza rzecz warsztatowa, jaką widziałem w ogóle w tej przestrzeni polskiej wydawniczej, to jest publikacja PWN-u. Nie trzeba się tego bać w ogóle. To się nazywa Layout. Taka spółka autorów Ambrose i Harris. Zasady, kompozycja, zastosowanie. To są bardzo użyteczne rzeczy. Związany z kompozycją obrazu, która moim zdaniem w fotografii jest najważniejsza. Mhm. Jeżeli ktoś chce y, poczytać sobie o kompozycji i, i przede wszystkim obejrzeć sobie masę interesujących rzeczy, ilustracji o kompozycji, to moim zdaniem powinien do tego sięgnąć. To jest czat. Naprawdę, mhm. to jest czat. Z trudno to jest dostępne, to prawda. Wydaje mi się, że to jest i dla tych początkujących dla zaawansowanych nawet dla, tym po, bardziej. Dla każdego. Dla każdego. Mój syn jest początkującym plastykiem. Mhm. E, choć do liceum plastycznego teraz. Jest w pierwszej klasie i też mu to dałem. E, zachwycony był tym. To jest bardzo, bardzo fajne. E, temat, który jest dla mnie tematem kluczowym i absolutnie najważniejszym portret. E, mam takiego portrecistę, którego kocham. Wydaje mi się, że to jest wszystko, co można o portrecie powiedzieć. E, Arnold Newman. Jeżeli nie znacie tego nazwiska, to nic, na pewno znacie jego zdjęcia. Arnold Newman to jest absolutny klasyk portretu. Można, można pooglądać jego zdjęcia, na pewno jest ich pełno w internecie. Także polecam serdecznie Arnolda Newmana, naprawdę to jest, to jest, to jest przepiękna rzecz. Takie portretowanie, bardzo kreatywne. Mhm. Trudno uwierzyć, że zdjęcia, które zostały zrobione w latach 50., są tak kosmicznymi zdjęciami, bo dzisiaj one, one nawet wyglądają w, w, bardzo nowocześnie i e, bardzo fajnie. Proszę bardzo. O, ja mogę, na, mogę nie być sobą, tylko być zdjęciami Arnolda Nieumela. Bardzo bym chciał być sobą. E, e, jeszcze na zakończenie: e, album takiego fotografa, którego cenię za technikę. E, jest to zdecydowanie e, Total Odpał. E, e, oświetlenia zrozumienia tematu fotografii komercyjnej, przepiękne zdjęcia. Też jest to jeden z ulubionych fotografów Kasi o, jego portret. Wam pokażę Mario Testino. polecam naprawdę genialny fotograf. Świetna, świetna, bardzo, bardzo świadomie, technicznie zrobiona fotografia i takie zdjęcia, na których wszyscy chcieliby być i takie zdjęcia, które wszyscy chcieliby zrobić. O, to jest dopiero sztuka, co? Zrobić takie zdjęcia, które, na których każdy chciałby być i takie zdjęcia, których każdy chciałby zrobić. Mhm. Wszystkie informacje o tych książkach, o tych nazwiskach, gdzie ich znaleźć podam w opisie do podcastu, a na koniec jeszcze chciałbym usłyszeć gdzie Ciebie znaleźć, gdzie być na bieżąco z informacjami, które kanały, wiem, że Facebook, wiem, że strona internetowa, tak, powiedz jak polecam się nazywa pan, Twoja strona internetowa. Moja strona mhm. się nazywa banalnie głupio michalheller.pl, e, mhm. tam, tam są też odnośniki do, do wszystkiego, czyli do fotobloga, do galerii, polecam na Facebooku też mojego fanpage'a. Heller, fotograf, ambasador Elim. E, tak to się nazywa. Mm -hmm. Śledźcie e, to, co się dzieje. Cały czas dzieje się coś nowego. E, cały czas pojawiają się jakieś nowe wątki I, e, i tyle. Tak, tak. I bardzo dziękuję w ogóle. E, dziękuję. Za, za to, że bardzo. Mnie to jest fajna bardzo sprawa. fajna rozmowa, dużo, dużo inspiracji, sporo wiedzy. A ja ci na koniec życzę, żebyś. Był w tej operze, żebyś dawał im nowe zdjęcia dokumentalne, żeby oni po kolejnych 10 latach znowu popatrzyli na siebie i cieszyli się trochę złośliwie oczywiście, jak się zestarzeli, jak nabrali doświadczenia i wyglądu nowego, no i mogą się oglądać dzięki Tobie. No i oczywiście dużo zleceń komercyjnych i ciągłego rozwoju, żebyś był zadowolony po prostu ze swojej twórczości. Słuchaj, a ja ci życzę, żeby zajmowanie się fotografią i propagowanie w ogóle fotografii, co jest bardzo ważne, bo to robisz. Cały czas dawało ci tyle frajdy i żebyś był w tym taki dobry jak jesteś. A sobie jeszcze na zakończenie życzę tego, żebym jak najdłużej mógł z Włodkiem Milnerem rozmawiać i żebym był jeszcze długo ambasadorem Elinchroma, bo to też jest przygoda absolutnie, absolutnie niezwykła, która mnie spotkała, za którą jestem bardzo wdzięczny. Losowi. Zawsze mówię takie zdanie na koniec. Mogę powiedzieć to zdanie na koniec, a potem to będzie koniec rozmowy, już? I potem. Jasne. Już, nie... dawaj, podsumujemy. No to ja mówię zawsze to samo na koniec. Niech moc będzie z wami. I tym kończymy. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję, Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu. To zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie Facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.